kalendarzu wciąż zima, natomiast jeżeli chodzi o piłkarską drugą ligę, to już wiosna. Czas na start rundy wiosennej piłkarskiej drugiej ligi. Witamy Państwa bardzo serdecznie z Wronek, nie tylko na antenie YouTube'owego kanału Lech TV, ale również na antenie telewizji Fan Club TV. Witamy bardzo serdecznie i zapraszamy na transmisję meczu 21. kolejki piłkarskiej drugiej ligi. Rezerwy Lecha Poznań rywalizować będą ze Stalą Rzeszów. Drużyna trenera Rafała Ulatowskiego przezimowała na 13. miejscu w rozgrywkach drugiej ligi, mając 24 punkty na koncie i 2 punkty przewagi nad strefą spadkową. Natomiast dzisiejsi rywale, drużyna Stali Rzeszów, na miejscu 6. w tabeli z dorobkiem 30 punktów. Zapraszamy do obejrzenia tego meczu razem z całą ekipą realizacyjną pod okiem Macieja Springera, natomiast za komentowanie boiskowych wydarzeń będą odpowiadać Mateusz Jarmusz i Maciej Henszel. Na środku ustawieni piłkarze Stali Rzeszów. Granatowe koszulki, granatowe spodenki, granatowe piłkarskie getry. Na biało natomiast po prawej stronie na Państwa ekranach gospodarze, czyli drużyna Lecha Poznań. Za chwilę początek. Na środku arbiter Filip Kaliszewski z Gdańska, któremu pomagają dzisiaj w roli asystentów Wiktor Wątroba i Marcin Janawa. No i można powiedzieć, że piłkarska wiosna w drugiej lidze rozpoczęta we Wronku, gdzie Lech Poznań rywalizuje ze Stalą Rzeszów. Stal Rzeszów, skład tego zespołu 39 to Adrian Kaczorowski, 2 Damian Kostkowski, 4 kapitan drużyny Wojciech Rejman, 5 Radosław Sylwestrzak, 10 Krystian Pieczara, 17 to Grzegorz Goncerz, 21 Sławomir Szeliga, 37 Piotr Głowacki, 69 Damian Michalik, 77 Robert Cznadel i numer 80 Patryk Plewka. Taki skład wystawił trener drużyny Stali, czyli Janusz Niedźwiedź. Natomiast rezerwy Lecha Poznań w bramce dziś z numerem 1 Miłosz Mleczko, dalej czwórka obrońców, 11 Karol Smajdor, 2 kapitan drużyny doświadczony Grzegorz Wojtkowiak, 13 Tomasz Dejewski, 3 Jakub Niewiadomski, 5 jako defensywny pomocnik Mateusz Skrzypczak, przed nim 16 Eryk Kryg, jeszcze przed nim, a ustawiony za plecami napastnika z 10 Bartosz Bartkowiak, na skrzydłach 22 Michał Skóraś i 18 Jakub Karbownik i z numerem 17 w ataku drużyny kolejorza jest Filip Szymczak. Początkowy fragment tej rywalizacji rozpoczęli gracze Stali Rzeszów i oni częściej utrzymują się przy piłce. Lechici byli przyczajeni na własnej połowie, byli ustawieni, przesuwając się formacjami, no ale teraz już przejęli piłkę gracze kolejorza i Karol Smajdor za moment będzie rozpoczynać od wyrzutu z autu. Dzisiaj w pierwszym składzie rezerw mamy taką bardzo fajną mieszankę, bo mamy zarówno członków pierwszego zespołu, jak Miłosz Mleczko, czy Mateusz Skrzypczak, czy Michał Skóraś powracający z wypożyczenia w Rakowie Częstochowa. Mamy też zawodników, którzy trenowali z pierwszym zespołem i ostatecznie zostali włączeni do tego pierwszego zespołu, czyli Eryk Kryk i Jakub Niewiadomski. Mamy tych, którzy trenowali, nie zostali włączeni, a i mamy jedynego tutaj rodzynka Grzegorza Wojtkowiaka, który pełną piersią może reprezentować drugą drużynę Lecha Poznań. Tak, dokładnie, doświadczony piłkarz, wielokrotnie to podkreślaliśmy podczas transmisji jesiennych. Teraz kolejny doświadczony zawodnik dołączył do drużyny rezerw, Artur Marciniak. On dzisiaj jest na ławce rezerwowych, jeśli chodzi o drużynę kolejorza. Teraz Lech przejmuje piłkę, tam arbiter pokazał, że możemy grać dalej. Karbownik wygrał ten pojedynek z przeciwnikiem, Karbownik w polu karnym, ale nie zdecydował się na uderzenie lewą nogą, więc wycofał tę piłkę do Niewiadomskiego. Teraz już Lechici za polem karnym, by walczyli rzut wolny. Nie, arbiter pokazuje grać dalej. Mateusz Skrzypczak wmieszał się do tej całej akcji, jeszcze do spółki z Niewiadomskim i teraz już piłka będzie pod nogami Tomasza Dejewskiego. Obiecująca akcja, szkoda, że nie zdecydował się tutaj na próbę strzału, wbiegając w pole karne Kuba Karpowicz. Wydawało się, że wszystko sobie przygotował idealnie, żeby po prostu uderzyć z tej lewej nogi, ale gdzieś tam może w ostatniej fazie podskoczyła, uciekła trochę i dla pewności Kuba wolał odprowadzić piłkę, szukać gdzieś tego podania, no ale niestety tam już mieliśmy interwencję obrońcy. Bartosz Bartkowiak do Mateusza Skrzypczaka. Skrzypczak teraz zmienia stronę boiska, dobrze tam znalazł Smajdora. Smajdor ze Skurasiem teraz na pozycji skrzydłowych będą starali się rozegrać tę akcję. Wciąż Lechici.
Za moment będzie szansa na dośrodkowanie. Zablokowane to dośrodkowanie i stały fragment gry. A zatem rzut rożny dla kolejorza. Pierwsza szansa, żeby kopnąć piłkę z narożnika boiska w pole karne gości. Jedną zmianę tu trzeba powiedzieć, bo mówiłeś, że Karol Smajdor ma numer 11. Tak mamy w protokole, ale widzę, że ma 15 na, faktycznie, na koszulce. Tak, tak, tak. Tutaj jest błąd w naszym protokole. Rzeczywiście z 15 biega Karol na prawej stronie defensywy. Alech od stałego fragmentu gry, od rzutu rożnego. Jest dośrodkowanie w pole karne, do przewrotki tam składał się zawodnik kolejorza. Jeszcze Dejewski tutaj pilnuje, żeby z kontrą nie wyszli gracze Stali Rzeszów. Faul był teraz Karbownika, przerwał kontratak. Faulował Damiana Michalika. Nie wywalił się akurat wtedy, kiedy rzeczywiście był faulowany. Faktycznie troszkę tam też dodał potem od siebie, no ale był zahaczany oczywiście. Tak, tak. Nie ma wątpliwości. Taki faul typowy, taktyczny na przerwanie kontrataku, bo po stałym fragmencie gry Lechici mają dzięki temu szansę, aby wrócić do tego swojego podstawowego ustawienia. Rozgrywa tymczasem Stal, Szeliga. Szeroko na prawą stronę boiska Robert Trznadel, ale musiał cofnąć się 10 metrów po piłkę, bo nie było dokładne dogranie jego partnera. Damian Kostkowski, jeden z zawodników, którzy mają najwięcej minut rozegranych w drużynie Stali Rzeszów w rundzie jesiennej. Drużyna Stali też jest ciekawą mieszanką, trzeba przyznać, bo i mamy to teraz właśnie, uwaga, zobaczmy tę wychodzą akcję. Właśnie goście z atakiem. Pieczara teraz jest z piłką poza polem karnym, już tam zagrał na lewą stronę boiska. Leży jeden z Lechitów tymczasem w środkowej strefie boiska, więc za moment gra będzie przerwana przez arbitra. Tak jest, tutaj będzie okazja do tego, żeby masażysta i lekarz poznańskiej drużyny pojawili się na boisko. Możemy do tej Stali wrócić teraz, myślę, jeżeli chodzi o mieszankę rutyny z młodością w tej ekipie. Tak, bo mamy tutaj zarówno zawodników bardzo doświadczonych w Ekstraklasie, jak m.in. Sławomir Szeliga, którego wymieniłeś w poprzedniej akcji z numerem 21. No Sławomira Szeligę każdy, kto interesuje się Polską Ligą, pamięta z występów w Widzewie Łódź i w Krakowi. Myślę, że Sławomir Szeliga jest bardzo ciekawym przykładem zawodnika, ponieważ on ma 37 lat, a w swojej karierze występował tylko w trzech klubach, ponieważ jest wychowankiem Stali Rzeszów. Ze Stali poszedł do Widzewa, z Widzewa do Krakowi, z Krakowi wrócił do Stali. A więc dosyć niezwykłe w dzisiejszych czasach, żeby przywiązanie do jednego klubu w sytuacji, w której zawodnicy bardzo często zmieniają barwy klubowe, to tutaj faktycznie Sławomir Szeliga zasługuje na uwagę tego przywiązania do jednego klubu. Uwaga, dośrodkowanie, ależ teraz strącona piłka głową przez zawodnika Stali i bardzo niewiele brakowało, aby teraz drużyna z Rzeszowa objęła prowadzenie. Tamta piłka naprawdę w nieznacznej odległości minęła słupek poznańskiej bramki. A trafić mógł Grzegorz Goncerz, czyli kolejny z zawodników. Tutaj widzimy na powtórce dośrodkowanie. Tak, strącił. I rzeczywiście niewiele brakowało. Gdzieś ta piłka w okolicach słupka, ale na szczęście po tej dobrej z naszej perspektywy stronie słupka przeleciała. No Grzegorz Goncerz także może być wspominany przez kibiców, ponieważ przez wiele lat występował w GKS-ie Katowice i strzelał gole dla tego klubu. Natomiast w Ekstraklasie występował w dwóch zespołach. W Górniku Zabrze i w Ruchu Chorzów. Razem uzbierało mu się 21 spotkań na najwyższym poziomie rozgrywkowym w naszym kraju. Dostali ostrzeżenie Lechici, ale za ciosem idą zawodnicy Stali Rzeszów. Chcą atakować, chcą tutaj narzucić swój styl gry. Zepchnęli drużynę trenera Rafała Lutowskiego pod własne pole karne, ale też pogubili się w ataku pozycyjnym, więc od wyrzutu z autu rozpoczynać teraz będą Lechici za sprawą Karola Smajdora. I już z wykorzystaniem Miłosza Mleczko. Miłosza Mleczki. Lechici. Mateusz Skrzypczak naciskany, więc do stopera, do Wojtkowiaka, ten z kolei do Dejewskiego, teraz już Niewiadomski, ma troszkę tutaj swobody, że Lechici zmienili szybko ciężar gry, więc jest szansa wyjść teraz z własnej połowy. Skrzypczak szeroko teraz do Niewiadomskiego, jest w środku Bartosz Bartkowiak do Filipa Szymczaka. Filip Szymczak powalczył ładnie, tak, mimo że najpierw uprzedził go przeciwnik, to potem jednak okazał się szybszy
Filip i Lechici nadal przy piłce. Zszedł tutaj teraz do rozegrania Eryk Kryk, czeka na piłkę. Szeroko ustawiony z kolei Mateusz Skrzypczak, więc dwójka środkowych pomocników tutaj bierze udział w budowaniu tej akcji. Teraz właśnie Skrzypczak do Niewiadomskiego, puszczona piłka do Karbownika, nie ma spalonego, Karbownik strzela prawą nogą, ale wprost można powiedzieć w koszyczek bramkarza. Ależ to była sytuacja dla Lecha po podaniu Kuby Niewiadomskiego, no miał otwartą drogę do bramki Jakub Karbownik. W poprzedniej sytuacji myśleliśmy, że będzie strzelał lewą nogą, nie zdecydował się, teraz idealnie tak się ustawił pod strzał prawą nogą w stronę dalszego słupka bramki, ale wyszło mu uderzenie ostatecznie w stronę tego bliższego słupka i złapał to bez problemów bramkarz Stali Rzeszów. Pewnie będziemy widzieć tę sytuację w powtórce. Tak jak powiedziałeś, najładniejsze w tej całej akcji było właśnie to podanie Kuby Niewiadomskiego, ale teraz uwaga, bo z drugiej strony atak, ale... Był z numerem 80 Patryk Plewka w poznańskim polu karnym. Dokładnie, zagrał wzdłuż bramki i brakowało partnera, który zamknąłby tę akcję. Ale jest zamieszanie nadal w polu karnym Kolejorza. Trznadel za polem karnym, Szeliga. Zbieg do środka Szeliga, zdecyduje się na uderzenie. Nie, wolał wymienić piłkę z partnerem. Jeszcze Wojciech Rejman, kapitan drużyny w środku boiska, już lewa strona boiska. Dośrodkowanie, ale szansa i 1-0 dla Stali Rzeszów, a zatem obejmują prowadzenie zawodnicy Stali. Krystian Pieczara, numer 10, pakuje piłkę do poznańskiej bramki i w 11 minucie Stal obejmuje prowadzenie. Dośrodkowanie z lewej strony boiska. Dejewski pilnował w tej sytuacji napastnika, a za jego plecami był Pieczara, który przyjął piłkę spokojnie i strzelił obok Miłosza Mleczki. Krater w środku naszego pola karnego, krater. Absolutnie. Tyle miał wolnej przestrzeni Pieczara, a podawał Sławomir Szeliga, czyli zgadza się. Doświadczenie wykorzystał z dala z tego wbiegającego Krystiana Pieczarę. Idealne przyjęcie, idealne wykończenie i niestety mamy 1-0 dla gości. Źle zaczyna się zatem ta piłkarska wiosna dla rezerw Lecha Poznań. Krystian Pieczara, ciekawa postać, od razu możemy powiedzieć, nowy nabytek drużyny Stali Rzeszów. Nowy nabytek, który przyszedł do Stali z Polonii Warszawa i trzeba przyznać, że w sparingach już pokazał, że jest w bardzo dobrej formie. Dokładniej w 5 ostatnich sparingach strzelił 3 gole, a więc teraz kontynuuje tę pasę i pierwszy raz w oficjalnym meczu dla Stali Rzeszów trafia. No i nie może dziwić, że posadził oczywiście w cudzysłowie na ławce Artura Pląskowskiego, czyli dotychczasowego najlepszego strzelca Stali Rzeszów, który to spotkanie rozpoczął właśnie na ławce rezerwowej. Pląskowski 6 goli w rundzie jesiennej, natomiast dziś rozpoczyna na ławce rezerwowych, a Pieczara w podstawowym składzie, zawodnik, który przyszedł z Polonii Warszawa, tak jak Mateusz Państwu wspominał, 2,5 roku w ekipie czarnych koszul. No ale tam różne problemy organizacyjne, finansowe w stolicy. No i to spowodowało, że ten piłkarz przeniósł się do Stali Rzeszów. Stali, która no, myśli mocno o tym, żeby awansować do pierwszej ligi, jeśli nie w tym sezonie, to w kolejnym. Tak sukcesywnie budowany ten zespół z rundy na rundę. Ciekawe transfery przed sezonem, ciekawe transfery również zimą, więc... No ciekawy projekt tam tworzy się na Podkarpaciu, chociaż w Rzeszowie oczywiście spora konkurencja, bo jest też zespół Resowi. I te dwa kluby występują w drugiej lidze. Stal dołączyła do drugoligowych rozgrywek po awansie, po tym jak okazała się najlepsza w trzeciej lidze z Podhalem Nowy Targ do końca rywalizacja o awans. No i właśnie w Podhalu Nowy Targ właśnie jeszcze tak, w poprzednim sezonie Pląskowski występował. Właśnie to chciałem powiedzieć, że z tej trzeciej ligi za sobą wzięli właśnie Artura Pląskowskiego, który był wicekrólem strzelców tamtych rozgrywek, nastrzelał trochę wtedy dla Podhala Nowy Targ i przeszedł do Stali Rzeszów. Teraz dośrodkowanie, ale wysokie, zupełnie bez szans byli tam Lechici, którzy byli w polu karnym po tym dośrodkowaniu Bartka Bartkowiaka. To była piłka na spokojne złapanie przez bramkarza. Nie był dobrze ten stały fragment gry wykonany przez graczy trenerów Rafała Ulatowskiego i Przemysława Małeckiego. A Stal spokojnie mają prowadzenie, więc teraz no, mogą kontrolować to spotkanie. Trznadel, prawa strona boiska. Dobra interwencja Lechity. Niewiadomski wypchnął piłkę poza linię boczną boiska i dlatego jest wyrzut z autu w 14 minucie dla gości
z Rzeszowa. Michalik, Kostkowski. Stoperzy rozgrywają teraz. Już ta piłka podcięta w stronę graczy ofensywnych. Niewiadomski jednak dobrze interweniował, zgrał piłkę w stronę własnych partnerów. No i teraz zobaczymy, czy Lech rozpocznie swój atak, wypad z własnej połowy. Niedokładne było dogranie. Będziemy na pewno z uwagą przyglądać się chociażby Michałowi Skurasiowi dzisiaj, bo to dla niego pierwszy mecz po powrocie do Kolejorza z wypożyczenia do Rakowa Częstochowa. Grał w sparingu, ale w sparingu rezerw. No stracił te przygotowania z pierwszym zespołem Lecha Poznań, z drużyną trenera Dariusza Żurawia, ze względu na kontuzję, której doznał właściwie od razu na początku. Właściwie bardzo pechowo, przecież poleciał do Turcji z zespołem. Wydawało się, że będzie walczył o to miejsce w składzie, ale niestety, tak jak mówisz, kontuzja uniemożliwiła. I tak według mnie to dobrze wygląda, bo początkowo pamiętam, że scenariusze były o wiele czarniejsze, ile będzie trzeba czekać na powrót do zdrowia Michała Skurasia, a on jednak już w tym momencie... Uwaga, teraz Kostkowski w polu karnym. Stoper znalazł się, uderzył z woleja, ale dobry, że tam blokowali to Lechici. Jeszcze jeden rzut rożny, no ale muszą tam absolutnie przy tych stałych fragmentach gry uważać gracze Kolejorza. Dobrze był ustawiony przy tym słupku Miłosz Mleczko, co widzimy na powtórce. I to sprawiło, że jeszcze raz piłka wylądowała poza linią. Ale bardzo gęsto tam jest w momencie rzutu rożnego końcową w polu bramkowym. Teraz zrobi się tam nerwowo na linii pola karnego, bo chcieli za wszelką cenę przerwać kontratak Lechitów zawodnicy Stali Rzeszów. Ale masz rację. Czarno tam aż w polu karnym zrobiło się od sylwetek piłkarzy jednego i drugiego zespołu. Wchodzą odważnie na te stałe fragmenty gry gracze i żółta karska Stali Rzeszów, a teraz jest pierwsza żółta kartka dla Grzegorza Goncerza. Goncerz, żółta kartka. To jeżeli chodzi o kartki, 1-0 dla Stali, 1-0 także w całym meczu, przypominamy. Goście prowadzą po trafieniu Krystiana Pieczary. I teraz Lech od rzutu wolnego. Dajewski. Między stoperami ustawiony Skrzypczak. Szeroko Wojtkowiak. On teraz przy piłce. Jeszcze raz Skrzypczak. Obaj pomocnicy, ci bardziej ofensywni, muszą teraz tu pomóc, zejść. Są w tej okolicy koła środkowego i Bartkowiak, i Kryk. Skrzydłowi i Filip Szymczak ustawieni w linii. No i zobaczymy. Stoperzy spróbują wyprowadzić tę piłkę z własnej połowy. Teraz już Niewiadomski. Dejewski, Skrzypczak. Przydałoby się przyspieszenie i przede wszystkim przerzucenie ciężaru gry. No, próbował po tej samej stronie boiska poszukać Karbownika, ale niedokładne było to zagranie Mateusza. Czekaliśmy na zagranie na drugą stronę boiska, żeby troszkę ten ciężar gry przenieść z jednej strony na drugą, ale chciał takim zaskakującym podaniem na lewą stronę boiska oddać piłkę swojemu partnerowi Kubie Karbownikowi, Mateusz Skrzypczak. Dobrze sobie poradzili teraz gracze Stali Rzeszów na połowie Lecha. Przyjęli piłkę, właściwie można powiedzieć bezkarnie. Plewka znów ucieka wzdłuż linii końcowej boiska, ale teraz wyjechał. Dobrze odprowadzony tam przez Kubę Karbownika. Dlatego od autu bramkowego będzie rozpoczynać Miłosz Mleczko. Zachmurzone dzisiaj niebo nad Wronkami. Przypominamy, że to 21. kolejka drugiej ligi, że mamy datę 29 dzień lutego. Dzień, jaki zdarza się raz na 4 lata. Zobaczymy, jaki to będzie dzień dla rezerw Lecha. Karbownik! No miałem wrażenie, że ta piłka nabiera ciekawej rotacji w powietrzu, ale ostatecznie spadła prosto w ręce bramkarza Stali Rzeszów. Widzimy zbiegnięcie do środka Kuby, prawa noga i faktycznie myślałem, że będzie troszkę uciekać ta piłka. Był taki moment, gdzie się wydawało, że tam gdzieś koło okienka przy słupku będzie wchodzić, a niestety odkręciła bardziej w środek bramki i bez problemu wyłapał bramkarz Adrian Kaczorowski. Rzadko mamy okazję rozgrywać mecze właśnie piłkarskie 29 lutego. Tak jak mówiłem, dzień raz na 4 lata. Rok olimpijski, zawsze rok igrzysk letnich. To jest właśnie tak zwany rok przestępny, jak to jest nazywane, czyli rok, który trwa 366 dni, a nie 365. No i właśnie dziś w
w taki dzień rezerwy Lecha Poznań rozgrywają swój mecz ze Stalą Rzeszów. Oddają teraz piłkę Lechici w geście fair play, bo leżał zawodnik Stali, natomiast nie była potrzebna interwencja lekarza, więc gra może być kontynuowana. Już piłka znów trafia pod nogi graczy Stali, no bo oni ostatni byli przy piłce właśnie w momencie, kiedy udzielana była pomoc, kiedy nie mógł kontynuować przez chwilę gry ich kolega. Szeliga tymczasem w pole karne, tam zamyka jeszcze akcję z drugiej strony partner, jeszcze utrzymają się przy piłce zawodnicy Stali, to był Pieczara, wywalczył wyrzut z autu z lewej strony boiska. Widzieliśmy Sławomir Szeliga, 37 lat, łysinka już wyraźnie widoczna z daleka, a wyprowadzenie akcji od własnego pola karnego na pełnej prędkości pod nasze pole karne bez problemu, a więc kapitalne, to prawda. Jeszcze jeden rzut rożny. Jeszcze raz, proszę bardzo. Lechici w komplecie wracają we własne pole karne, bo ciekawie rozgrywają te stałe fragmenty gry gracze Stali. Zostaje na własnej połowie tylko bramkarz, a kolejny piłkarz ustawiony na, no myślę, 25. metrze od bramki Lecha, więc faktycznie, no i rzeczywiście te dośrodkowania są bardzo dobre i znów mogło być poważne zagrożenie pod poznańską bramką. Jeszcze raz piłka w pole karne. Szeliga strzela, został zablokowany ostatecznie. Dobrze, przez Eryka Kryga, ale proszę bardzo, ponowienie akcji po stałym fragmencie gry i Stal mogła znów strzelić gola. Jeszcze jeden rzut rożny. W polu bramkowym, jakbym tam teraz policzył, to myślę, że około 16 piłkarzy jest właśnie w piątce przed Miłoszem Mleczko. Dośrodkowanie, tam był gwizdek, co było? Aha, przy dośrodkowaniu piłka już zatoczyła łuk, kiedy Wojciech Rejman wrzucał tę piłkę w pole karne, to ta piłka po drodze boisko opuściła i dlatego Lech rozpoczyna od autu bramkowego. Ale rzeczywiście masz rację, że bardzo ciekawe to ustawienie Stali przy rzutach rożnych, gdzie bardzo wysoko podchodzą. Właściwie gdyby Lech miał, no ma takich piłkarzy, ma na przykład Michała Skurasia, który jest bardzo szybkim zawodnikiem, gdyby miał jednego, który momentalnie może wyskoczyć z pola karnego i pomknąć, no to bardzo łatwo sytuację można w ten sposób stworzyć. Miłoszko ładnie sobie poradził z przeciwnikiem. Teraz uwaga, Mateusz Skrzypczak, no ale świetnie wyszli spod pressingu Lechici teraz. No to rozpędza się tam Michał Skuraś, niech rozpędzi się na tej prawej stronie boiska. Nie, to on teraz dostanie piłkę od Karola Smajdora. Tak, tam wcześniej Smajdor dostał tę piłkę od Skrzypczaka. Lechici, no ale szkoda, że tam zabrakło dobrego ale podania. Jeszcze Karol. Karol Smajdor i teraz Skuraś. Uwaga, szansa dla Lechitów, pole karne. Starają się przedzierać, chcieli to zrobić efektownie, ale natrafili na twardego obrońcę, który przeciął spokojnie te zapędy techniczne Lechity, który szarżował w polu karnym. A Stal odpowiada bardzo szybkim wypadem z własnej połowy, tyle że dobrze tutaj interweniował Niewiadomski. Jak tak mówimy o tych stałych fragmentach gry, troszkę namiastka szarańcza, aczkolwiek oni nie przesuwają się całą chmarą, można powiedzieć, w polu karnym, natomiast zagęszczają to już jeden jest fragment. Szarańcza na miejscu. To jest taka, tak, stacjonarna. Dejewski z Niewiadomskim. Dotykali jako ostatni piłkę zawodnicy Stali, więc Lech od wyrzutu z autu. Szymczak bardzo ładnie. Jeszcze raz będzie Filip miał piłkę pod nogami, no to może kontratak, może tam ze Skurasiem teraz dwójkowa akcja. Jest właśnie Michał, jeszcze raz do Szymczaka, przewrócił się Filip, poślizgnął przy twardej interwencji obrońcy, a teraz już faul Lechitów w środku boiska i dlatego jest rzut wolny dla Stali. No próbują coś konstruować, Lechici próbują gdzieś tam przedzierać się, ale na razie trafiają na taki mur z drugiej strony. Widać właśnie, że w drużynie Stali jest dużo takich zawodników twardo grających, nie pozwalających tym, temu naszemu, no, wyraźnie młodszemu zespołowi gdzieś tam przebić się i jedynie gdzieś tam do tej pory puszczenie na wolne pole piłki, na dobieg udaje się, ale jeżeli mają przejść przez dobrze zorganizowaną obronę, to widzimy, że odbijają się jak od muru. Przynajmniej do tej pory. Liczymy, że się to zmieni. Jest ta przewaga fizyczna na pewno po stronie drużyny Stali. Jest doświadczenie oczywiście również po stronie piłkarzy z Rzeszowa. Teraz ładnie przenieśli ciężar gry na lewą stronę boiska. Dośrodkowanie, ale teraz z kolei dobra interwencja Lechitów. Więc Rejman, który w środkowej strefie boiska stara się też rozdzielać te piłki.
Teraz oj, zdecydował się na próbę, odważna, z ponad 40 metrów. Wykonuje stałe fragmenty gry, ale też miał ochotę kopnąć z bardzo daleka na bramkę Miłosza Mleczki. O tyle, że oczywiście przy strzale z takiej odległości precyzji zabrakło. Ale jakby trafił, to stadiony świata to mało, żeby powiedzieć. A Wojciech Rejman to też przecież piłkarz, który gdzieś tam w przeszłości ocierał się o ekstraklasę. Tych meczów co prawda uzbierał tylko 7, ale i w Polonii Bytom, i w Podbeskidziu występował w ekstraklasie, a jest też wychowankiem Stali, tak jak Sławomir Szeliga, więc widzimy, że ci doświadczeni zawodnicy po latach wracają do tej Stali i stanowią teraz o sile drugoligowego zespołu. Tak jest. No to teraz Lech. Już pokazuje Skóraś, gdzie ma mu zagrać piłkę Smajdor, ale w strefę Filipa Szymczaka zagrana ta piłka. Lech jednak utrzymuje się przy tej piłce. Ładnie teraz zgasił to Bartosz Bartkowiak. Niewiadomski. Poszuka miejsca do uderzenia. Nie, oddał do Skrzypczaka. Skrzypczak teraz szeroko. Tutaj mogą w dwójkę zagrać Lechici. Już trafi piłka do Karbownika, który będzie przy linii końcowej boiska. Jeszcze raz do Bartkowiaka. Bartkowiak z siatką teraz starał się zagrać do Niewiadomskiego. Szkoda, że tego ruchu nie zrobił. Właśnie. Efektowne było zagranie. Faktycznie zagrał między nogami przeciwnika tę piłkę Bartek, ale no, musiał spodziewać się tego ruchu i tego zagrania swojego partnera. Zawodnik Kolejorza, lewy obrońca Jakub Niewiadomski, jak już informował Mateusz, razem z Erykiem Krygiem włączeni do kadry pierwszego zespołu. To są decyzje po zgrupowaniu też w Turcji, gdzie było sporo tych młodych piłkarzy. Jak mówi zresztą dyrektor sportowy Tomasz Żonsa, ci pozostali, którzy trenować będą z drugim zespołem w rundzie wiosennej, nie mają zamkniętej oczywiście drogi do jedynki. Natomiast na razie decyzja jest taka, że wskakuje ta dwójka, Eryk i Kuba. Natomiast pozostali, choćby ten, który był teraz przy piłce, czyli Bartek Bartkowiak, Karol Smajdor, to są piłkarze, którzy muszą na tę swoją szansę jeszcze troszkę poczekać. Przy czym zaznaczmy, że Eryka Kryga nie było na zgrupowaniu w Turcji, a więc musiał się ze względu bardzo na kontuzję faktycznie zaprezentować na treningach tutaj w Poznaniu, że podjęto decyzję, iż zostaje włączony na stałe do pierwszego zespołu. Karbownik, ależ efektownie zgrał mu tam piłkę teraz Bartkowiak, ale właśnie znowu fizyczny pojedynek, znów ten wysoki Kostkowski wskoczył przed Lechitę, zamknął mu drogę do piłki i dlatego od autu bramkowego rozpoczyna Adrian Kaczorowski. Widzimy właśnie Kubę Karbownika, bardzo aktywny na tej lewej stronie boiska. Można powiedzieć 26 minut, 3 sytuacje tego piłkarza. To przecież kolejny zawodnik, który był w Turcji. Dostawał szansę w sparingu, między innymi 45 minut z Astrą Dziurdziu, tyle że wówczas na prawym skrzydle, nie na lewym. A Bartek Bartkowiak, ten z dziesiątką, miał wówczas no, kapitalną, można powiedzieć, okazję na to, żeby Lech wygrał tamto spotkanie z wiceliderem rumuńskiej ekstraklasy w drugiej połowie sam na sam po świetnym podaniu Kuby Modera. Wojtkowiak. Dejewski. Szeroko do Niewiadomskiego. Wymienił piłkę z Karbownikiem. Karbownik do środka, ale lepszy okazał się od niego Robert Sznadel. No i rozpoczynają kontratak goście. Pieczara teraz jest na pozycji prawoskrzydłowego. Pokazuje mu tam ręką partner, gdzie ma dograć tę piłkę. To Damian Michalik. Dośrodkowanie. Przeciągnięte, ale akcja będzie kontynuowana, tyle że już tam Lechici dobrze. I teraz Skóraś. Przewrócił się Michał Skóraś, nie był faulowany, oj, żeby tam się coś złego nie stało, bo po tym przewróceniu się teraz jest spalony, spokojnie, nie będzie tutaj gola Goncerza, ale tam spoglądam na to, co dzieje się z Michałem Skórasiem, bo on poślizgnął się przy tej sytuacji i przepraszający gest teraz Pieczary, no to chyba jednak tam nie było też poślizgnięcia, ale było też jakieś nieczyste zagranie ze strony zawodnika Stali Rzeszów, tyle że arbiter tam przewinienia nie dopatrzył się. Chyba będzie okej, wstał Michał Skóraś, więc mam wrażenie, że będzie wszystko okej. Tutaj jeszcze widzieliśmy powtórkę, tyle że już tam przewrócił się faktycznie Michał Skóraś w tym momencie, więc nie widzieliśmy dokładnie, co się stało, ale jest na boisku i obyło się nawet bez interwencji lekarskiej, więc
Gra jest kontynuowana, przypominamy, przy wyniku 0-1. Lech drugi przegrywa ze Stalą Rzeszów w pierwszym wiosennym meczu w 21. kolejce drugiej ligi. Bartkowiak. Niby wiosenny, a Dejewski. Tak jakby pogoda chciała dzisiaj nam przypomnieć, że jednak to cały czas zima, bo kiedy wyjeżdżaliśmy z Poznania, w Poznaniu tak delikatnie gdzieś próbował padać śnieg. Na szczęście tutaj deszcz jest teraz. W trakcie meczu tego typu opadów nie mamy. Troszkę jest mokra szyba przed nami, więc myślę, że troszkę siąpi deszczyk, ale oczywiście grać można bez przeszkód. Wprowadził tę piłkę na połowę przeciwnika gracz kolejorza, ale podał prosto do rywala. Teraz Gonczarz pędzi za Miłoszem Mleczko. I Mleczko, ach, no wydawało się, że przejdzie tam ta piłka. Nie przeszła. Więc już rywale. Trznadel. No na razie taki bardzo trudny mecz dla Filipa Szymczaka, który właściwie mamy 30 minut i Filip Szymczak spędził 30 minut na przepychaniu się, szukaniu sobie miejsca i bardzo rzadko piłkę ma w ogóle przy nodze, tylko ciągle gdzieś szuka, żeby chociaż sprytem oszukać tych rosłych obrońców Stali Rzeszów. No na razie czekamy na efekty tej walki. Absolutnie tak. Filip dostaje szansę, na ławce rezerwowych jest chociażby z napastników nie tylko Oleksandr Jacenko, ale też Hubert Sobol, który po półtora roku wraca do Akademii Lecha Poznań, wraca do drugiego zespołu kolejorza po wypożyczeniach w Warcie Poznań i w Odrze Opole. No i mamy nadzieję, że Hubert będzie taką wartością dodaną dla drużyny rezerw kolejorza właśnie w rundzie wiosennej. Cel jest jeden, o tym nie mówiliśmy. Tutaj nikt nie mówi o tym, żeby rywalizować o czołowe pozycje w drugiej lidze. Utrzymanie w drugiej lidze dla tego zespołu w pierwszym sezonie po awansie dla tej młodej drużyny będzie oczywiście sukcesem. Lech dośrodkowanie, ale zablokowane i dlatego rzut rożny dla kolejorza. A tak jak wspominałeś na początku, na ten moment sytuacja w tabeli jest bardzo zagęszczona. Lech jedynie 2 punkty przewagi nad strefą spadkową. A więc ta walka o utrzymanie dopiero tak naprawdę będzie się rozkręcać w drugiej lidze. Tak, Lech oczywiście musi spoglądać za plecy, ale może po tym stałym fragmencie gry jeszcze troszeczkę o sytuacji w tabeli. Na razie dośrodkowanie Lecha ze stałego fragmentu gry. Całkiem niezłe! Wyskakiwał tam Grzegorz Wojtkowiak, ale nie spotkał się z piłką, nie zdołał tej piłki skierować w stronę bramki. Lech ma 2 punkty przewagi nad strefą spadkową, oczywiście musi spoglądać za plecy, natomiast tak na dobrą sprawę to od baraży o pierwszą ligę Lechitów dzieli 6 punktów, dzisiaj mogą być 3 przy ewentualnym zwycięstwie. Oczywiście, wiadomo, znamy regulamin, znamy przepisy, Lech awansować nie może, teraz uderzenie z dystansu zostało zablokowane, Karbownik jeszcze zamyka tę akcję. Jeszcze przejął piłkę do Niewiadomskiego, tylko że w polu karnym jest jeden Lechita, więc trzeba inaczej rozgrywać tutaj tę akcję. Kuraś zbieg z prawego skrzydła, teraz już szeroko jest ustawiony gracz kolejorza. Ładnie tam teraz zagrali Lechici, Skuraś tańczy na linii końcowej, oddał piłkę do partnera. Mocne dośrodkowanie, przeciągnięte. Bardzo dużo siły włożył. Ale udało się tę piłkę tu uratować. Kolejne dośrodkowanie. Karbownika, obrońcy dobrze sobie radzą. Trzeba inaczej rozwiązywać teraz tę akcję. Smajdor. Szybczak, przeniesienie ciężaru gry, Niewiadomski, cofnęli się teraz gracze Stali Rzeszów, przesuwają się tylko z prawej do lewej, biegają za piłką, a Lech rozgrywa. Bartosz Bartkowiak, no niewiele brakowało, dużo szczęścia straciłby, tutaj Bartek. Tak, mogła być kontra. Niewiadomski teraz i co? Aut dla Stali Rzeszów, tutaj ławka rezerwowych zasłania na tę linię, ale wyjechał poza boisko Kuba, więc rzut wolny, rzut z autu, przepraszam, dla drużyny Stali Rzeszów, prowadzonej przez trenera Janusza Niedźwiedzia, który to boisko we Wronkach powinien znać doskonale, bo to jest człowiek, który był przez długie lata, przez 5 sezonów bodajże, związany właśnie z Amiką Wronki, wychowany piłkarsko właśnie tutaj,
Później z kilkoma innymi klubami. Tak, z Wielkopolski właśnie sporo tego faktycznie było. Warta Poznań, Tur Turek, Polonia Słubice, to bardziej lubuskie, ale Mieszko Gniezno, jeszcze Olimpia Koło, potem już Warta Sieradz i zakończył karierę w sezonie 2012-13 w ekipie Termy Uniejów. Zajął się pracą trenerską i właśnie prowadzi jako trener pracował między innymi z Jarotą Jarocin i Radomiakiem. Sporo swobody ma tutaj teraz z prawej strony boiska Trznadel. Do niego właśnie będzie podanie. Właśnie Trznadel w poru karnym. Naprzeciwko niego Niewiadomski. No i muszą teraz wybijać Lechici poza obręb własnego pola karnego, bo tam znowu zrobiło się gęsto. 35. minuta gry. Lech II Poznań, Warta Sieradz. Warta Sieradz. Myślałem o trenerze Niedźwiedziu, więc Warta Sieradz. Stal Rzeszów oczywiście 0-1. Widzieliśmy tam to dogranie Roberta Trznadla, ale Lechici dobrze znów wybili tę piłkę poza pole karne. No, tak jak mówisz, trener Niedźwiedź tutaj czuje się jak w domu tak naprawdę, bo bardzo dobrze zna ten stadion. Dobrze zna się też z asystentem trenera Rafała Ulatowskiego, Przemysławem Małeckim. Rok różnicy między tymi piłkarzami, a obaj właśnie wychowankami szkółki Amiki we Wronkach. Ależ teraz Lechici stracili piłkę, Pieczara. Ale wyczekał dobrze Tomek Dajewski, wybił piłkę do przodu. Teraz kolei Bartkowiak ładnie się włączył. Tak na pamięć chyba trochę, że gdzieś tam jest któryś Lechita na skrzydle, bo jednak nawet Michał Skóraś jakby rozpędził się, to raczej nie doszedłby do tego zagrania. W środku boiska gracze Stali. No znów bardzo ładnie rozrzucili tę akcję. Mają szansę teraz. Strzał! Miłosz Mleczko. Dobrze jednak interweniuje. A uderzał ponownie Grzegorz Goncerz. Tak, znalazł sobie dobrze miejsce na 16 metrze. Bardzo dobrze. Proszę bardzo, przepuścił gdzieś sobie tutaj tę piłkę, tak. Tam pomógł mu partner, który jakby zrobił taki naturalny blok. Szukał ładnie uderzenia, żeby idealnie piłka gdzieś tam przy słupku wpadła do bramki, ale na posterunku Miłosz Mleczko. No i uwaga, znów gęsto. Dośrodkowanie, przepuszczona piłka, no właśnie. Jeszcze utrzymują się przy piłce gracze Stali. Kostkowski zablokowany. Trznadel. Lewa strona boiska. Sporo swobody znów mają zawodnicy Stali. Ależ teraz mocne wstrzelenie. Miłosz Mleczko poradził sobie ostatecznie. Dobrze Miłosz, bo no faktycznie po tym ostrym wstrzeleniu sporo problemów mu zrobiła, stworzyła tam piłka, ale... A to znowu był Wojciech Rejman. No ten piłkarz przy tych stałych fragmentach gry jest bardzo niebezpieczny, a ta piłka po tym rzucie rożnym wróciła tam do niego i widzimy jeszcze raz. O! I to jest takie mocne wstrzelenie piłki. Prawą nogą chciał to spokojnie łapać Miłosz, ale wyślizgnęła mu się gdzieś ta piłka. No na pewno mały błąd tutaj ze strony gracza kolejorza. I znów piłka zagrana za plecy do Karbownika, ale teraz z kolei odważnie bramkarz wybiegł poza pole karne i uprzedził Karbownika. Próbują tych zagrań. Tutaj widzą jakiś słaby punkt w obronie Stali Rzeszów gracze rezerw kolejorza, bo często posyłają właśnie te piłki za plecy obrońców do Karbownika. Niewiadomski wrzucił tę piłkę w pole karne, tak, ale ciemno, właśnie wbić ją gdzieś tam w okolice bramki przeciwników, ale za mało Lechitów było w ogóle w obrębie pola karnego, a teraz w drugą Pieczara stronę jedziemy. Pieczara już będzie wbiegał w pole karne. Zagrywa piłkę do Michalika. Michalik z powrotem chciał zagrać do Pieczary, ale dobrze. Tomek Dejewski wybija piłkę wślizgiem poza linię końcową. Zapełniony tamten sektor kibiców Stali Rzeszów. Pokonali ponad 600 km, żeby przyjechać do Wronek. Kilka minut spóźnili się, ale są w sektorze, dopingują głośno swoją drużynę. Do
to jeszcze jeden rzut rożny w takim razie. Biją piłkę Lechici, nie, jeszcze Plewka, teraz przewraca się tam w polu karnym. To był chyba Eryk Kryk, tak, i dlatego rzut wolny dla Lecha, tak, to Eryk Kryk był faulowany. Ale też trzeba przyznać, że Lechici nie wykorzystali tego, że właśnie Stal przy tych stałych fragmentach wysoko podchodzi. Tutaj można było szybko chwycić piłkę, próbować rozegrać, szybko przenieść się atak, ale na spokojnie. Eryk Kryk wyprowadza piłkę z własnej połowy do Karbownika. Karbownik w pole karne. Jest teraz przy piłce Niewiadomski. Filip Szymczak zgrywał poza pole karne. On wychodził na tą prostopadłą piłkę. Teraz Karbownik. Bartkowiak. Taki rogalik. I od bramki rozpoczynać będzie zespół Stali. Już przy strzale, bo już przy tym, jak składał się do strzału, było widać, że jest źle obrócony w stosunku do bramki, że nie da rady aż tak dokręcić piłki, żeby wpadła. Tutaj widzieliśmy trochę pretensje kolegów, że jednak nie dograł tej akcji do końca, że był czas, było miejsce na to, żeby spróbować inaczej rozegrać to. Szkoda, bo nie za często Lechici dzisiaj mają szansę do takich sytuacji, gdzie w obrębie pola karnego mogą trochę razem pograć, poszukać tej łatwiejszej sytuacji. No ale pozostaje nam czekać na kolejne. Rejman w środku boiska głową. Jeszcze raz przy piłce ten zawodnik właśnie. I teraz już próba rzucenia piłki za plecy poznańskich obrońców do wybiegającego tutaj Krystiana Pieczary, ale dobrze poradzili sobie gracze Kolejorza. No tak rękami troszkę wsparł się tam Filip Szymczak na przeciwniku, kiedy główkował w środkowej strefie boiska. Natychmiast na to zwrócili uwagę ludzie ze sztabu szkoleniowego Stali, ale arbiter Filip Kaliszewski z Gdańska daje tutaj pograć dzisiaj piłkarzom, nie gwiżdże każdej takiej stykowej sytuacji. Mateusz Skrzypczak, Niewiadomski, już na obieg idzie Skóraś, który teraz znalazł się z drugiej strony boiska. Ślizg rywala i Skóraś traci piłkę. Szeliga. Karbownik. Dobrze odzyskana piłka. Bartkowiak. No myślę, że może tutaj szeroko teraz grać do Tomasza Dajewskiego. A on się włączył do tej akcji ofensywnej. Wyprowadzał piłkę z własnej połowy i pobiegł na lewą stronę boiska. Bartkowiak zablokowany. No i teraz już będzie pewnie wracał powoli Tomek Dajewski. Chociaż bardziej chociaż w pole karne przeciwnika. Właśnie, nie w stronę własnego pola karnego, tylko w stronę pola karnego przeciwnika, tak jakby chciał poczekać na jakieś dośrodkowanie. A nuż tutaj faktycznie znajdzie miejsce. No teraz przydałoby się dośrodkowanie, skoro jest, no tylko nie takie płaskie, zważywszy na warunki fizyczne właśnie Tomka Dajewskiego. Lech przy piłce utrzymuje się. Tomek już zrezygnował. Tak, już teraz wraca Tomek wie, że tak, że odpowiada tutaj przede wszystkim za defensywę, że wchodzi na stałe fragmenty gry. Bartkowiak. Naprzeciwko niego dwójka rywali, więc musi wycofać do Niewiadomskiego. Znów chyba trzeba szybciej rozgrywać tę akcję, bo dobrze ustawieni są gracze Stali. Dobrze przesuwają się. Te odległości między nimi nie są wielkie, więc miejsca jest bardzo mało. Wojtkowiak, teraz on z kolei. Proszę bardzo. Chciał bardzo ładnie teraz zagrać tę piłkę na drugą stronę boiska. Niewiadomski. Ale na ale szkoda, bo tak bardzo ładnie Kuba Karbownik powalczył o tę piłkę, przepchnął przeciwnika, ale niestety... Rejman, ale teraz jest strata, nie gwizdek sędziego, jest faul Bartkowiaka na Rejmanie i rzut wolny dla Stali. Nerwy trenera Rafała Ulatowskiego, ale widzimy na powtórce, że Bartek zahaczył tam swojego przeciwnika, więc rzut wolny jak najbardziej słuszny dla Stali. Szeliga, nie spiesząc się, wkroczyliśmy już dosyć dawno w ten ostatni fragment pierwszej części spotkania, ostatnie 5 minut, jesteśmy w 43 minucie, przeszła teraz ta piłka nad głową Karbownika, Rejman, szeroko na lewą stronę boiska. A i zagrana piłka przed bramkę. Jeszcze szansa, nie ma gola. Niesamowite, że teraz Stal nie podwyższa prowadzenia na 2-0. Otwarta była cała jedna część bramki i proszę bardzo,
numer 68, ależ tam Niewiadomski. 69, Damian Michalik. 69, tak, Damian Michalik. Trafiony w nogę Kuba Niewiadomski, można właściwie powiedzieć, bo była pusta bramka. Kuba ustawił się przed bramką, chciał zapobiec utracie tego gola i udało mu się to, chociaż oczywiście fajnie, że znalazł się w tej strefie, natomiast no fura szczęścia po stronie Lechitów, co widzieliśmy na powtórce. Dośrodkowanie tymczasem z rzutu rożnego. Główkował Grzegorz Wojtkowiak. No i teraz właśnie to, co mówiłeś. Może odważniej trochę wyjść z własnej połowy, jak jest stały fragment gry, jak piłkarze Stali Rzeszów. Ale widzimy, już pozwoliliśmy momentalnie drużynie Stali założyć pressing i był ten moment, kiedy można było szybciej przesunąć, nie skorzystali Lechici i już teraz muszą mocniej powalczyć, żeby wyjść z własnej połowy. Teraz będą mieli wyrzut z autu, no ale oczywiście już zespół gości wrócił na własną połowę i już spokojnie poustawiał te szyki defensywne. Ostatnia minuta pierwszej części spotkania. Nie było chyba tutaj wielkich przerw, więc myślę, że arbiter nic nie doliczy. Jedna sytuacja z kontuzją. No ale też tam nie było potrzeby wzywania sztabów medycznych, więc myślę, że to jest kwestia 20 sekund i arbiter tę pierwszą część meczu tutaj we Wronkach zakończy. Szymczak pod presją Szeligi uciekła ta piłka Szymczakowi. Nie, jednak mamy minutkę doliczoną. Tyle dłużej będziemy grali w pierwszej części spotkania. Szeliga. Uderzenie z dystansu, ale uderzenie niecelne. I w doliczanym czasie gry Lech rozpoczyna od autu bramkowego. W pierwszej rundzie Stal Rzeszów pokonała rezerwy Lecha Poznań na własnym stadionie 2-0. Wówczas Goncerz, między innymi autorem gola. Teraz Kostkowski, myślę, dostanie żółtą kartkę, czy nie dostanie? No, arbiter uznał, że ten faul na Szymczaku nie zasługuje na żółty kartonik. Wyciągnął jednak arbiter, okej. No nie miałem wątpliwości, że faktycznie na tym ślizgu dosyć ostro został tutaj Filip z tyłu zaatakowany. Widzimy, wychodzi Filip, wyprzedza przeciwnika, no i gdzieś tam po jego nogach smyrnął rywal. I dlatego Damian Kostkowski z żółtym kartonikiem. Goncerz wówczas strzelił gola z tych piłkarzy, którzy są na boisku. Drugi gol autorstwa Dominika Chromińskiego, ale jego w Stali już w tym momencie nie ma, więc jeden autor gola na boisku we Wronkach z pierwszego meczu. Koniec pierwszej części spotkania we Wronkach w meczu 21. kolejki drugiej ligi. Rezerwy Lecha Poznań przegrywają ze Stalą Rzeszów 0-1. Jedyny gol strzelony w 11. minucie przez Krystiana Pieczarę. Schodzą do szatni piłkarze jednego i drugiego zespołu. No i na pewno sporo uwag będzie miał tutaj trener Rafał Latowski, bo nie mamy najmniejszych wątpliwości, że tą stroną dominującą w pierwszej połowie była drużyna Stali Rzeszów. To już zresztą pierwszy ostrzegawczy sygnał dla Lecha. Strzał głową, strącenie przez Grzegorza Goncerza. Było blisko gola, no ale Lech także mógł odpowiedzieć, proszę bardzo. Tutaj prawą nogą Jakub Karbownik, ale strzał lekki. Strasznie szkoda, bo widać było, co chciał zrobić. Chciał tego tak, rogalika wkręcić i wypuścić. A tu już jest gol właśnie. Bardzo dobre zachowanie. Dejewski poszedł za napastnikiem, Pieczary. A Pieczara wbiegł jakby w drugie tempo, w pole karne. Przyjął spokojnie piłkę, kopnął obok Miłosza Mleczki, tutaj który wtedy był bezradny, Lechitu. A tu z kolei Miłosz dobrze ustawiony przy bliższym słupku broni strzał Damiana Kostkowskiego. Teraz z kolei za pola karnego, no najbardziej aktywny z Lechitów, czyli Jakub Karbownik, aczkolwiek no nie może się wstrzelić Kuba tutaj na pozycji skrzydłowego. Teraz z kolei bardzo doświadczony 37-letni Sławomir Szeliga, zablokowany przez Eryka Kryga w polu karnym. Jeszcze jedna akcja Lechitów. O, tutaj będzie to siateczka, efektownie. Było to podanie. Tutaj Bartkowiak między nogami rywala, gdyby ale nie Kuba do Kuby Niewiadomskiego. Gdyby tylko Kuba do końca kontrolował, co chce zrobić Bartek, to bardzo dobre mogłoby to tu być. Tu było bardzo blisko drugiego gola. Goncerz. I podobnie dobrze Miłosz Mleczko. I dobrze Miłosz Mleczko za linię końcową boiska. Jeszcze mocne wstrzelenie Wojciecha Rejmana, który wykonuje stałe fragmenty gry w drużynie Stali. Bartosz Bartkowiak, ale no już mówiliśmy o tym, ten strzał, ta wkrętka mu nie wyszła.
i jeszcze będzie pewnie ta akcja, gdzie no powinno być 2-0 dla Stali. Proszę bardzo, Pieczara tak instynktownie odgrywa piłkę, właściwie no można powiedzieć pusta bramka, nie ma bramkarza, ale jest Jakub Niewiadomski, który cieszy się z tej interwencji, trafiony w nogę przez Damiana Michalika i dlatego po 45 minutach ten mecz nie jest rozstrzygnięty, bo to jest tylko jedno bramkowe prowadzenie Stali Rzeszów. A zatem rezerwy Recha Poznań przegrywają ze Stalą Rzeszów 0-1 po 45 minutach. My oczywiście wrócimy na stadion we Wronkach i do Państwa domów, kiedy piłkarze ponownie pojawią się na boisku.
Kłaniamy się z Wronek i zapraszamy na drugą część meczu 21. kolejki drugiej ligi piłkarskiej pomiędzy rezerwami Lecha Poznań a Stalą Rzeszów. Jak na razie rezultat korzystny dla drużyny z Podkarpacia. Stal prowadzi 1-0. Gol strzelony już w pierwszym kwadransie przez Krystiana Pieczarę. Teraz widzimy, że będzie zmiana w drużynie Kolejorza, bo pojawi się na boisku grający z numerem 14 Hubert Sobol, a zatem wzmacnia siła ataku trener Rafał Ulatowski. I tutaj możemy powiedzieć od razu, że Lechici no będą może grali nawet w ustawieniu z dwójką napastników, bo pozostaje na boisku też Filip Szymczak. Hubert Sobol zmienia Bartosza Bartkowiaka, który grał do tej pory z numerem 10. Szybkie przypomnienie składów, w jakich grają oba zespoły. Rozpocznijmy od Stali. 39 Wiktor Kaczorowski, 2 Damian Kostkowski, 4 kapitan drużyny Wojciech Rejman, 5 Radosław Sylwestrzak, 10 strzelec gola Krystian Pieczara, 17 Grzegorz Goncerz, 21 Sławomir Szeliga, 37 Piotr Głowacki, 69 Damian Michalik, 77 Robert Cznadel i 80 Patryk Plewka. Rezerwy Lecha Poznań: 1 Miłosz Mleczko, 15 Karol Smajdor, 2 kapitan drużyny Grzegorz Wojtkowiak, 13 Tomasz Dejewski, 3 Jakub Niewiadomski, 5 Mateusz Skrzypczak, 16 Eryk Kryk, za Bartosza Bartkowiaka z numerem 14 Hubert Sobol, 22 Michał Skóraś, 17 Filip Szymczak i 18 Jakub Karbownik. Idealnie przerywałeś, ale myślałem, że Michał Skóraś do końca poprowadzi tę sytuację, ale bardzo ładnie wyprowadzony atak tutaj przez Huberta Sobola, który dobrze dostrzegł biegającego Michała Skórasia, a więc pozytywny początek tej drugiej połowy. Zobaczymy, jak będzie dalej. Ach, teraz szkoda, strata Eryka Kryga, właśnie. Trochę. No i teraz trzeba uważać, żeby piłkarze Stali tutaj nie przedarli się. Szeliga będzie strzelał z dystansu? Nie, jednak utknęła ta piłka między nogami piłkarzy Kolejorza i Lech sobie tutaj poradził. Sobol czekał na partnerów, ale ostatecznie stracił piłkę. Teraz już Lechici ją odzyskali. Mateusz Skrzypczak, ale też niedokładnie do Eryka Kryga. Rejman. Kółeczko w środku boiska i już natychmiast zmiana ciężaru gry. Lewa strona boiska. Teraz będzie miał bardzo dużo swobody grający z numerem 37 Piotr Głowacki. Głowacki płasko w pole karne. Lechici wybijają piłkę. Nie ma rzutu rożnego. No i teraz jeszcze raz. Ta dwójka napastników Lecha. Bardzo podobna charakterystyka. Jeden i drugi lubi grać tyłem do bramki. Lubi opierać się na przeciwniku gdzieś i w ten sposób holować piłkę. Tymczasem od wyrzutu z autu Smajdor. Skóraś przegrał tutaj ten pojedynek w środkowej strefie boiska, ale ładnie potem odzyskał piłkę Filip Szymczak i teraz dobrze Eryk na lewą stronę boiska do rozpędzającego się tam Jakuba Karbownika. Karbownik, teraz jeszcze Niewiadomski podłączył się do tej akcji. Karbownik, Kryk, zdecyduje się na strzał z dystansu, zdecydował się, ale próba i lekka, i bardzo niecelna. Tak możemy to podsumować. Zagrożony był trochę nasz fotograf klubowy, ale na szczęście piłka przeleciała minimalnie nad nim. A może nam Przemek tam troszkę przysypiać, bo miał ciężki piątek i sobotę, gdyż nad ranem powrót z Białegostoku z meczu piłkarskiej Ekstraklasy pomiędzy Jagiellonią a Lechem Poznań. Przypominamy, wczoraj wieczorem na Podlasiu remis 1-1. No i po krótkim śnie dzisiaj od razu wizyta we Wronkach na meczu rezerw ze Stalą Rzeszów, więc rzeczywiście ten weekend intensywny, ale też już zapraszamy od razu na za 2 tygodnie. Za tydzień rezerwy Lecha Poznań zagrają w Legionowie, natomiast za 2 tygodnie intensywna sobota z Lechem Poznań. O tym może za moment. Szymczak może być tutaj faulowany z tyłu, ale świetnie utrzymał się przy tej piłce. Skóraś wykłada przed bramkę. Gol! 1-1, 49 minuta. Ależ ma wejście ten, który pojawił się na boisku w drużynie Kolejorza, czyli Hubert Sobol. W polu karnym po tym płaskim zagraniu Michała Skurasia jest gol wyrównujący. Ale tutaj skorzystał na tym, że Filip Szymczak dokładnie nie trafił czysto w piłkę. Gdzieś tam mu się zaplątała między nogami, ale na szczęście przeszła idealnie pod nogi Huberta Sobola, który rzeczywiście potrzebował bardzo niewiele czasu. O, tu widzimy właśnie to zagranie, o którym mówisz. Idealna asysta wyszła tak, z tego. Asysta, piękne zagranie piętą tutaj do Huberta Sobola, ale no
4 minut potrzebował Hubert Sobal po powrocie do rezerw Lecha Poznań, żeby przypomnieć o sobie i pokazać, że on rzeczywiście chce tutaj teraz w rezerwach na spokojnie się odbudować po tych ostatnich nieudanych półtora roku. Zgadza się, ciężki okres w karierze tego młodego piłkarza. Wraca, można powiedzieć, na stare śmieci, wraca do Akademii Lecha Poznań. Plan jest prosty, jeżeli chodzi o Huberta Sobola. Odbudować się w rezerwach w drugiej lidze, no i to będzie dla niego ewentualną... Oj! Ależ teraz blisko byli piłkarze Stali Rzeszów, żeby objąć prowadzenie. Strącona ta piłka w polu karnym. Spoglądałem tam, czy nie było spalonego, a od słupka odbiła się ostatecznie ta piłka. Proszę bardzo, słupek. Strzał Piotra Głowackiego. Właśnie. Zamienił się w idealne podanie, do Goncerza. Ale Goncerz trafia w słupek. Przeciął ten tor lotu piłki. No i natychmiast po niespełna 60 sekundach chyba, no mogliby piłkarze Stali Rzeszów znów objąć w tym meczu prowadzenie. A już kilka spore emocje na początku kilka takich drugiej sytuacji części mieliśmy meczu w tym sezonie drugiej ligi tutaj we Wronkach właśnie, kiedy już się wydawało, że Lech znalazł ten rytm, że możemy czekać na kolejne ataki, szukanie prowadzenia i od razu szybka odpowiedź przeciwników i wracamy znowu do gonienia wyniku. Tym razem na szczęście po naszej stronie stanął słupek. Wracając jeszcze, kończąc tę myśl związaną z Hubertem Sobolem, jest to słynne powiedzenie, że czasem warto wykonać krok wstecz, żeby potem wykonać dwa do przodu. Tak ma być w przypadku Huberta Sobola. Był w pierwszej lidze przez półtora roku. Teraz uwaga, dośrodkowanie. Główkują Lechici, będzie stały fragment gry, będzie rzut rożny. Cofnął się do drugiej ligi. Jeżeli pokaże tutaj swoją dobrą dyspozycję, jeśli pomoże rezerwom, jeśli strzeli kilka goli wiosną, to kto wie, czy te dwa kroki nie będą do przodu i nie przeskoczy do pierwszego zespołu Lecha Poznań. Tylko od niego wszystko w tej sytuacji zależy. Uwaga, Rejman teraz płaskie dośrodkowanie. Poradzą sobie Lechici? Poradzili sobie. Dobrze. Mogą wybić piłkę z własnego pola karnego. Za krótko. Kuba Karbownik. Jeszcze raz Rejman. Płasko i teraz to spokojnie już padnie łupem Miłosza Mleczki. No i to, o czym mówiłem, że jednak ryzykują dużo piłkarze Stali tak wysokim podejściem przy stałych fragmentach gry. Wyrzut z autu dla Lecha, ale cofnięty został jeszcze tamten, który tę piłkę chciał wrzucić na boisko, czyli Jakub Niewiadomski. Oj, Grzegorz Wojtkowiak teraz musi gonić, to było niedokładne zagranie, nie zorientował się, że tam partner chce do niego dograć piłkę, więc będzie wyrzut z autu dla Stali. Jeszcze wrócę szybko do tej myśli o intensywnej sobocie za 2 tygodnie. Po wyjeździe do Legionowa Lech ma tutaj mecz, rezerwy Lecha mają tutaj mecz z Garbarnią Kraków i ten mecz odbędzie się w sobotę 14 marca, a zatem w dniu meczu Lecha Poznań z Legią Warszawa. Zapraszamy wszystkich kibiców, jeśli ktoś chce zobaczyć tego dnia dwa mecze. Najpierw tutaj na obiekt przy Leśnej we Wronkach. O 12 w samo południe Lech Garbarnia Kraków, a potem o 20.30 można zobaczyć hit ekstraklasy Lech Poznań Legia Warszawa. Jeśli ktoś nie chce wybierać się do Wronek, to oczywiście albo nie będzie miał czasu, to zapraszamy oczywiście do śledzenia transmisji na kanale Lech TV. A niektórzy z naszych kolegów będą musieli potrenować bilokację tego dnia, żeby to wszystko dograć idealnie. Na pewno dzień bardzo intensywny także dla ekipy Lech Media, ale my sobie spokojnie z tym wszystkim oczywiście poradzimy. Żywe, żywe bardzo jest to widowisko w drugiej części spotkania. Teraz faulowany był w środku boiska Damian Michalik, rzut wolny dla Stali. Z tyłu tam sfaulował swojego przeciwnika Michał Skóraś w 54 minucie gry. Zatem Stal od rzutu wolnego, ale no jak na razie możemy powiedzieć w tym momencie na miejsce ustawienia piłki to bezpieczna odległość do poznańskiej bramki, ale powędrowali stoperzy, powędrowali wysocy obrońcy, więc kto wie, czy tutaj Szeliga nie zdecyduje się na wstrzelenie piłki bezpośrednio w pole karne. Muszą Lechici uważać. Jakby to był Rejman, to moglibyśmy powiedzieć, że może będzie strzał szukał. Nawet może tak, uderzać będzie, ale Szeliga, ten doświadczony piłkarz z przeszłością w Ekstraklasie. Dośrodkowanie w pole karne, ale teraz tam świetnie. I od razu wyblokowali rywali. Szuka ataku Lechici, ale wstrzymał grę. I teraz już ładnie na lewą stronę boiska. Długie zagranie. Sobol chciał zgrywać głową piłkę w stronę Filipa Szymczaka.
No ewidentnie stoją w linii ci piłkarze, tak na dwójkę napastników możemy powiedzieć teraz ustawieni Lechici. W środku boiska jest Mateusz Skrzypczak i Eryk Kryk, a zatem takie 4-4-2 ustawienie Lechitów w tych drugich 45 minutach. Teraz tutaj Dejewski, on fizycznie akurat absolutnie nie odstaje od tych zawodników Stali, choć podkreślaliśmy, że przewagę fizyczną mają rywale, no to tutaj, jeżeli chodzi o Tomka, to nie mamy najmniejszych wątpliwości, że on nie da się tak łatwo przepchnąć w polu karnym. No i Lech mógł rozpocząć swoją kontrę, ale Piotr Głowacki dobrze tutaj przeciął tor lotu piłki. A teraz jeszcze tutaj przewinienie. Kuba Niewiadomski chyba. Tak. A, jest żółta kartka, faktycznie. Dostaje żółtą kartkę. Jakub Niewiadomski, zatem ukarany w drużynie Kolejorza. Faulował Krystiana Pieczarę. Spoglądam na ławkę rezerwowych Lecha Poznań. Bramkarz Łukasz Radliński, Oleksandr Jacenko, Artur Marciniak, Arkadiusz Kaczmarek, Jakub Białczyk, Kacper Andrzejewski i Jakub Pawlicki. To są piłkarze, których ma do dyspozycji jeszcze trener Rafał Latowski, żeby poszukać tych kolejnych zmian właśnie w drużynie gospodarzy. No Głowacki. Jeżeli będą potrzebne kolejne gole, to na pewno tutaj kandydatem jest Jacenko, który w okresie przygotowawczym postrzelał trochę. Teraz uwaga, w stronę Goncerza kierowana piłka, ale zgarnia mu piłkę z nad głowy Miłosz Mleczko. W jednym ze spotkań nawet zanotował hat-tricka, kiedy rezerwy wygrały z Nielbą Wągrowiec 3-1. Wtedy Jacenko 3 gole na swoim koncie i w tym wygranym spotkaniu z Lechią z Zielona Góra 10-1, także wynik. Dołożył jedno trafienie. Tak, Lechici wygrali z Lechią aż 10-1. Uda się teraz tę piłkę jeszcze przenieść bliżej pola karnego. Zablokowany Michał Skóraś. On jako ostatni dotykał piłki. Wyrzut z autu dla Stali. Głowacki. I jeszcze raz Lechici dobrze doskoczyli. Eryk Kryk. No i właściwie z tego samego miejsca Stal od wyrzutu z autu. Tutaj Mateusz Skrzypczak faulował. Ciekawostka, bo Stal Rzeszów... I żółta kartka dla Eryka Kryga tutaj za uniemożliwienie wznowienia gry. Troszkę o historii. Zawsze staramy się przybliżać przeciwników podczas transmisji. Stal Rzeszów to jest klub założony w 1944 roku, dużo młodszy od Resowi, ale klub, który w przeciwieństwie do Resowi występował w najwyższej klasie rozgrywkowej. Bardzo ładnie, jak tak spoglądałem na te sezony, kiedy grali w Ekstraklasie, a grali między 1962 a 1972 rokiem, to tak patrząc na te poszczególne sezony, bardzo ładnie rozjeżdżali się tutaj z drużyną Lecha Poznań, ale o tym za moment. Lech rozpoczyna kontrę. Karbownik ma sporo miejsca na lewej stronie. Czterech Lechitów, czterech graczy Stali Rzeszów. Lech w polu karnym. Karbownik aż niepotrzebnie to sam rozwiązywał. Chciał uderzyć na bramkę, tak myślę, no ale bardzo nieudane to zagranie, a jeżeli dogrywał do partnerów, no to już zupełnie tutaj się pomyliła przecież. Teraz zobaczmy, mamy powtórkę, tu będzie lepiej widać, czy szukał strzału, czy dogrania. Mi się wydawało, że dogrywał. Nie, dogrywał, faktycznie uciekał wzdłuż linii końcowej, chciał dośrodkować piłkę, ale zrobił to zbyt mocno. Faktycznie, natomiast no nieudane zagranie, a kontratak naprawdę bardzo obiecujący 4-4. Lech spadał przecież z Ekstraklasy w sezonie 62-63. I to jest jedyny sezon, w którym właśnie w Ekstraklasie poza sezonem 75-76, kiedy jeszcze na sezon drużyna Stali Rzeszów wróciła do Ekstraklasy, Lech miał okazję właśnie ze Stalą spotykać się, bo z kolei piłkarze Stali Rzeszów po tym awansie w 62 roku spadli z ligi w sezonie 71-72, a Lech przecież wrócił do Ekstraklasy w roku 72, więc rozminięcie. Stal spadła, Lech awansował do Ekstraklasy, potem tak jak już mówiłem, jeden sezon 75-76, w którym Stal była w Ekstraklasie i warto podkreślić, że wówczas właśnie, no można powiedzieć, tak zwany ten swój historyczny punkt kulminacyjny miała drużyna Stali, bo w 75 roku ten klub wywalczył Puchar Polski po wygranej w finale
z rezerwami Rowu Rybnik po rzutach karnych i występował wówczas w nieistniejącym już Europejskim Pucharze Zdobywców Pucharów. O tym uwaga, za moment. Uwaga, Lech atakuje. No mają jeszcze ten Lechici tę piłkę w polu karnym, ale nie mieli pod kontrolą tak, żeby rozegrać albo oddać strzał. Teraz Skrzypczak na skrzydło. Ładnie tam teraz Lechici. Uda im się utrzymać przy piłce? Uda. Teraz ładnie. Ładnie tam zapowiada się ta akcja graczy Kolejorza. Będzie dośrodkowanie? Nie będzie, bo teraz już tyłem do bramki jest gracz Kolejorza. Można tutaj przez Mateusza Skrzypczaka rozegrać tę akcję. Niewiadomski. On będzie dośrodkowywać? Nie. Rozgrywają tę akcję Lechici z boku boiska. Teraz może będzie szansa na dośrodkowanie. Zablokowane. Rzut rożny dla Lecha. Wrócę jeszcze do tej myśli z europejskimi pucharami. Chciałem się dopytywać. Stali Rzeszów. Pokonali wówczas jednego rywala. Jedna runda pokonana. Byli w 1/8 Pucharu Zdobywców Pucharów. Wówczas, jak wiadomo, sytuacja geopolityczna w Europie zupełnie inna. Mniej krajów, więc mniej zespołów w europejskich pucharach. Po pokonaniu pierwszej rundy już była 1/8 finału, ale o tym za moment. Rozpoczęła się 61. minuta. Lech ze stałego fragmentu gry. Wojtkowiak. No nie sięgnął tej piłki. Trochę zbyt mocne było to dośrodkowanie, ale ładnie obliczone na to, żeby zamykał tutaj akcję Grzegorz Wojtkowiak. Tylko troszkę inaczej musiałby nabiegać na tę tak, piłkę. Tak, dokładnie. Albo zgrywał, albo strzelał w stronę bramki, no ale ledwo sięgnął tę piłkę. Ale budujesz napięcie jak w najlepszym serialu z opowieścią o europejskich pucharach Stali Rzeszów. Tak, dużo się dzieje na boisku po prostu, więc nie mamy tutaj okazji, żeby uciekać właśnie w te historyczne sezony Stali Rzeszów. Skate Football, tak dokładnie nazywała się drużyna, z którą rywalizowali w pierwszej rundzie Pucharu Zdobywców Pucharów. Dwa efektowne zwycięstwa. 4-1 na wyjeździe, 4-0 u siebie. Potem trafili natomiast na drużynę z Walii, Wrexham. I od tej drużyny już okazali się gorsi, przegrali na wyjeździe 0-2, u siebie prowadzili 1-0, no ale skończyło się remisem 1-1 i w związku z tym to Walijczycy awansowali dalej, no ale to też warte podkreślenia, jest Stal Rzeszów kawałkiem historii polskiej piłki, zawsze warto to podkreślać, że te kluby mają swoją tradycję, mają swoją historię, te, które rywalizują w drugiej lidze i także swego czasu, choć teraz są na trzecim poziomie rozgrywkowym, to swoje sukcesy w polskiej piłce osiągały. Ładnie tam Lechici walczą w drugiej połowie, dobrze są nastawieni tak mentalnie w drugich 45 minutach, nie odpuszczają, bardzo dobrze doskakują do przeciwników, walczą. No Stal Rzeszów poza tą sytuacją zaraz po strzeleniu gola przez Huberta Sobola tak naprawdę nie przedostała się pod pole karne Lechitów na razie. Teraz znów Lechici, właśnie, odzyskują piłkę, o to chodzi. Zrobił to Sobol, ten, który no, miał wejście smoka, można powiedzieć. 49. minuta, 1-1, choć w przerwie zmienił Bartosza Bartkowiaka. Zastanawia się też sztab Stali, tutaj widzimy nad pewnie zmianami. Smajdor, przepraszam. Wojtkowiak. Skrzypczak. Znów zbieg między partnerów. Teraz już zagranie bezpośrednio do napastników, ale odbiła się ta piłka od Lechitów. Wojtkowiak, nie zastanawiając się. Klasyczny wyjazd zrobił Grzegorz Wojtkowiak. Ani chwili wiedział, zawahania. Że nie można przyjmować tej piłki, bo miał naprzeciwko siebie jednego przeciwnika. Gdyby stracił tę piłkę, byłaby otwarta droga do poznańskiej bramki. Lech II Poznań, Stal Rzeszów, 1-1. Do przerwy lepsi goście. Po przerwie gol wyrównujący. I od autu bramkowego Wiktor Kaczorowski. Tomek Dejewski będzie szybszy od przeciwnika. Spokojnie do Miłosza. Miłosz teraz szeroko do Tomka Dejewskiego, ale od głowy Tomka odbita piłka. Niepotrzebnie sami stworzyliśmy sobie zagrożenie teraz. Zobaczymy, jak Stal Rzeszów rozegra tę sytuację, czy będzie gdzieś dalsze wrzucenie piłki w obręb pola karnego, bo na ten moment tak to wygląda. No tak, znów biegli wysocy piłkarze, więc Stal tutaj chce kierować tę piłkę bezpośrednio w obręb szesnastki. Zagrali krótko, ale tylko pewnie dlatego, żeby mieć już tę piłkę na boisku i starać się ją dośrodkować. Właśnie, jest to dośrodkowanie.
Kuraś wybija teraz piłkę, ale znów ta piłka pada łupem przeciwników. Szeroko grają piłkarze Stali. To jest Głowacki, teraz już jest Michalik. Lewa strona boiska, Michalik, naprzeciwko niego Smajdor. Dośrodkowanie, wybija piłkę Wojtkowiak. Protestują gracze Stali, tam było naprawdę gęsto. Protestują, że było zagranie ręką któregoś z zawodników Kolejorza. Sobol tymczasem do Karbownika. Jeszcze raz Kuba zerwie tutaj. Nie, ostatecznie ta piłka pada łupem znów zawodników Kolejorza. Sobol, teraz już poczekał. Nic, teraz szkoda, już... Akcja straciła tempo, trzeba teraz już atak pozycyjny budować. Ale ładnie przenieśli teraz ciężar gry na prawą stronę gracze Kolejorza, Smajdor, tylko że tu brakowało przez chwilę Skurasia, więc znów dłużej starają się bujnąć tym zespołem Stali Rzeszów zawodnicy Lecha Poznań. Wymieniając kolejne podania i zmuszając do biegania tym samym zawodników gości. No i właśnie, o to chodzi, utrzymywać się jak najdłużej przy piłce. A kogo będzie wyrzucał tu? Nie dotknął Smajdor piłki, chociaż protestował Michalik. A tymczasem zmiana jest chyba zgłoszona, tak? Ale nie widzę zawodnika przy linii, a tam arbiter boczny wydawało mi się przez chwilę, że pokazywał właśnie zmianę. Więc tu jakieś chyba nieporozumienie. Nie, arbiter boczny zmienił decyzję, bo tak, pokazał aut w drugą stronę, a techniczny właśnie zainterweniował, że powinna być piłka dla Stali. Nadal trwają kłótnie. Aha, czyli tak, tutaj nie mogą się porozumieć też arbiter główny ze swoim asystentem. Gracze Stali próbują wpłynąć na zmianę decyzji. To samo robią gracze rezerw Lecha Poznań, więc taki nerwowy moment zrobił się. Bardzo dziwny wręcz moment. Może między sobą niech ustalą, kto zacznie i właściwie mogą to zrobić poza arbitrami. Dobrze, Lech przy piłce, Skuraś. Ależ ładnie teraz zbiegł do środka boiska. Tam ma do podania swojego partnera. Szkoda, że teraz nie szukał Karbownika. Jest bardzo niezadowolony z tego strzału, który oddał. Zupełnie nieudane uderzenie, ale widzimy. Tyle było kłótni o rzut z autu. Stal dostała rzut z autu. Od razu Lech otrzymał piłkę w prezencie wręcz. Więc... Tu widzimy jeszcze raz Michał. Oj, tam Kuba Karbownik pojawił się lewą nogą, jakby starał się kierować piłkę do niego, to miałby naprzeciwko siebie tylko Sławomira Szeligę. Faulowany był Smajdor. Tutaj słyszeliśmy już interwencję sędziego asystenta, który krzyczał swojemu koledze na boisku, że faul, 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 no i faktycznie ten faul odgwizdany. Teraz piłka w strefę, gdzie jest Sobol, ale Kostkowski jest tam wysoki, spokojnie zgrał piłkę głową do partnera. No i Stal, ale Lechici bardzo odważnie teraz grają tym pressingiem, aż jak niewiele brakowało, a Eryk Kryk miałby teraz kapitalną okazję do strzelenia gola. Pomylili się gracze Stali, stoper popełnił błąd i strasznie duży pech, bo za mocno od nogi Eryka Kryga odbiła się ta piłka. No i to sprawiło, że... No tu sędzia ma rację, bo... Tak, trafiony dostał w twarz. Krystian Pieczara bardzo pracował tutaj rękoma. Tu widzimy powtórkę jeszcze właśnie tej sytuacji, gdzie odbiła się piłka od nogi Kryga. Właśnie jeszcze raz, Eryk Kryg. Aj. Szkoda, gdyby chociaż trochę zamortyzował nogę, żeby przyjąć, a tutaj jak od słupka tak naprawdę ta piłka się odbiła, bo Eryk w ogóle się tego nie spodziewał. I teraz widzimy Tomasza Dejewskiego przed chwilą, no zarobił, można powiedzieć, strzał w twarz i dlatego ta żółta kartka dla Krystiana Pieczary. No, domagałeś się zmiany i będzie zmiana w Stali Rzeszów. Faktycznie. Przygotowany Marcel Kotwica z numerem 8. Też nowy piłkarz w drużynie, zawodnik, który przyszedł zimą właśnie do Stali. Oj, teraz prostopadłe zagranie, nie było spalonego, ależ będzie okazja dla Stali, no i niewykorzystana. Chciał tutaj zawodnik Stali podzielić się ze swoim partnerem piłką. Idealnie wyłoży piłkę, żeby do pustaka tylko strzelić, a niedokładnie to zrobił, a wręcz wydawało mi się, że Krystian Pieczara już odpuścił w pewnym momencie, bo myślał, że jego kolega z drużyny będzie kończył. Tak, to był numer 80, czyli Patryk Plewka chciał dogrywać do Pieczary. Ale nie spodziewał się tego zupełnie kolega. No i kto wie, to uratowało pewnie Lecha przed stratą gola. Dośrodkowanie ze stałego fragmentu gry. Nie patyczkując się poza boisko Lechici. I teraz ta zmiana zgłoszona.
można ją wykonać. Marcel Kotwica. Numer 8 na boisku. A opuszcza je? 17, czyli Grzegorz Goncerz zakończył udział w tym meczu. Natomiast jego miejsce Marcel Kotwica, tak jak mówiłem, nowy piłkarz w drużynie z Puszczyny Połomice Stali Rzeszów. Przyszedł do Stali Rzeszów w tym sezonie, 12 meczów w pierwszej lidze w barwach drużyny z Małopolski, o ile dobrze pamiętam. Tak jest, dokładnie. I właśnie pierwszy kontakt z piłką, Kotwica. Teraz już jest Głowacki zablokowany. Co tam jest? Wyrzut z autu czy rzut rożny? Rzut rożny jest. Opuściła ta piłka plac gry za linią końcową, więc jeszcze raz kopną piłkę z narożnika boiska gracze Stali Rzeszów. A dokładnie będzie to Głowacki. Dośrodkowanie, piąstkuje bardzo ładnie Miłosz Mleczko. Będzie szansa na kontrę, czy nie dojdą tam Lechici do tej piłki? Doszli. No i teraz proszę bardzo, wypuszczony w bój zawodnik kolejorza, ale dobry ślisk. Bardzo dobrze wprowadził się w ten mecz Marcel Kotwica, bo tak, to była właśnie jego interwencja bardzo dobra, bo gdyby nie trafił w piłkę, Hubert Sobol by się z nią zabrał i prawdopodobnie wyszedłby na sam z bramkarzem. Skóraś szeroko, jest na prawej stronie boiska. No takie tak, ryzykowne to zagranie Michała Skurasia, bo teraz wystarczyło, że troszkę by się pomylił, idealnie by zagrał pod nogi zawodników z Rzeszowa. Oj, teraz też tak ryzykownie, ale no ważne, że skutecznie zrobił to Eryk Kryk. Wojtkowiak. Sobol faulowany. Arbiter już tak przez chwilę myślałem, że chce puścić grę, ale potem jednak uznał faul, dobra, gwizdek i od rzutu wolnego rozpoczynają Lechici. Będzie zmiana w drużynie kolejorza, bo widzę, że kierownik drużyny Tomasz Małek jest już przy arbitrze technicznym, więc zgłasza mu tam już kolejną Czekamy zmianę. Czekamy na to, kto wejdzie z Lechitów na boisko. Tymczasem Karbownik rozpoczyna znów swój taniec z piłką, dośrodkowanie znów z lewej strony i znów nieskuteczne. No w tym elemencie Kuba, tak jak chwaliliśmy w pierwszej połowie za to, że miał tą łatwość znajdywania się w dogodnych sytuacjach ze strzałami, było już, jak wiemy, gorzej, to tutaj z tymi dośrodkowaniami w drugiej połowie jest bardzo słabo, a na boisku pojawi się Aleksander Jacenko. Aleksander Jacenko. Tak, więc już widzę, że Filip Szymczak zbiega tutaj z boku, a nie, nie tutaj to nie, Michał, tutaj nie. On czyli co, mamy trzech napastników teraz? O właśnie, tak, Michała Skurasia zmienia. No więc zobaczymy, jak to będzie teraz ustawione. A Jacenko chyba pójdzie teraz na lewe skrzydło, a na a tutaj prawym Kuba jest Karbownik, Kuba Karbownik, który z tej lewej strony przeniósł się. Tak jest, tak to będzie teraz ustawione. No już wspominałeś o Ukraińcu w drużynie Lecha Poznań. Faulowany Niewiadomski, żółta kartka. No, dużo tych żółtych Rejman kartoników jest tym razem ukarany, czyli kapitan drużyny. Dużo, dużo wyciąga tych kartoników arbiter. Tutaj będziemy widzieć jeszcze raz. Ach, no tak, faktycznie. Klasyczny stempel. Stempel tam zrobił na nodze Niewiadomskiego, faktycznie Wojciech Rejman. Dużo kartek, sprawdzałem. Arbiter Filip Kaliszewski. Gwizdał jeden mecz Lecha Poznań w tym sezonie w drugiej lidze. Było to pierwsze starcie w rozgrywkach drugiej ligi tutaj we Wronkach ze Skrą Częstochowa. Lech wygrał wówczas 2-0 i właśnie ten arbiter był wówczas rozjemcą tej rywalizacji. Natomiast nie przypominam sobie, żeby wówczas faktycznie tyle kartoników wyciągał z kieszeni. Dzisiaj wyjątkowo hojny w tym elemencie. Wojtkowiak. Długa piłka. Przegrał jednak pojedynek teraz Sobol z Sylwestrzakiem. Można powiedzieć przegrał, a Sylwestrzak prawie jak plecak na jego plecach wyglądał w tym momencie. Absolutnie. Karbownik, Sobol. No i proszę bardzo, Skrzypczak. Szeroko tam można zagrać na drugą stronę boiska do Jacenki właśnie. No to ma świeży zapas sił Jacenko, więc może tutaj teraz pobiegać. Smajdor. Szeroko jest ustawiony Karbownik. Dostanie piłkę. No to może Kuba akcja skuteczna z prawej strony. No tu już lepsze dośrodkowanie, ale też troszkę przeciągnięte. Troszkę zbyt mocne.
teraz z faulem Lechitów, więc... Teraz jak wspomnieliśmy o Sylwestrzaku, to mi się przypomniało, że przecież w drużynie Stali Rzeszów mamy taką nietypową sytuację, że teraz nawet na boisku mamy dwóch zawodników, którzy są mniej znanymi braćmi swoich braci. No prawda. Tutaj Radosław Sylwestrzak jest bratem Kamila Sylwestrzaka, który grał w Koronie Kielce i Wiśle Płock na poziomie ekstraklasy, a Piotr Głowacki jest bratem Pawła Głowackiego, który kiedyś wiele lat, już kilka lat temu występował w ekstraklasie w Polonii Warszawa. Dejewski. Skrzypczak do Mleczki. Jeszcze raz szeroko do Dejewskiego zagrał bramkarz. Ach, teraz dał się tutaj uprzedzić gracz Kolejorza i rozpędzają się zawodnicy Stali. Nie ma przewinienia, gramy dalej. No to teraz kontratak. Może uda się teraz wyjść szybko z własnej połowy. Ale Smajdor poczekał. Widzimy, że trener Stali Rzeszów właśnie bardzo ekspresyjnie zawsze reaguje. Widać, że on tak jakby zdawał sobie sprawę, że sposób gry Stali powoduje, że przy nagłym przejęciu piłki przez Lechitów praktycznie nadziewają się na kontrataki, a więc krzyczy momentalnie na swoich zawodników, żeby od razu wracali do obrony, a nie zawsze oni od razu chcą wracać do tej obrony. Ale teraz czysto, efektownie to zrobił Grzegorz Wojtkowiak. Siła doświadczenia, można powiedzieć. Tak, to samo chciałem powiedzieć, że właśnie w tym momencie wyszło całe doświadczenie z Grzegorza Wojtkowiaka, gdzie tak prostą interwencją, tak łatwo zastopował ten atak Stali. Doświadczony piłkarz, ale też bardzo karny, bo miał bardzo wielką ochotę włączyć się do tej akcji ofensywnej, ale słyszałem z ławki trenera Małeckiego krzyczącego dyzio nie i natychmiast zawrót i na własnej połowie znów był Grzegorz Wojtkowiak. No wiadomo, Lech ma wielką ochotę tutaj zdobyć 3 punkty, ale trzeba pamiętać, że Stal jest bardzo groźna, atakuje sporą liczbą zawodników i dlatego Lechici muszą być bardzo czujni i po stracie piłki bardzo konsekwentnie wracać do defensywy, żeby rywale tutaj nie stworzyli przewagi i nie zaatakowali. Nie, no to akurat nic nie było. No. Tutaj faktycznie chyba Kuba Karbownik nie popychał swojego przeciwnika. Tak uznał arbiter. No tak, nie, no tutaj... Kuba nie, praktycznie przeleciał obok zawodnika Stali. No, trochę taki faul na krzyk typowy. Szymczak wybiega naprzeciwko stopera, ale rywale dobrze wychodzą z własnej połowy. No niech tam Kuba Niewiadomski też uważa, bo ma żółtą kartkę na koncie. Ale wypchnął piłkę poza linię boczną. Wyrzut z autu dla Stali. Już jesteśmy w ostatnim kwadransie. Już jesteśmy w 78 minucie meczu. A zatem liczymy tutaj na emocjonujący kwadrans. No i może po cichutku na jakiś cios decydujący ze strony Lechitów. Na razie znowu ładnie przejmują piłkę. Skrzypczak. Teraz można zagrać szeroko tutaj do Karbownika. Karbownik może zagrać do Sobola. Sobol wzdłuż linii puści Karbownika. Chciał to zrobić, ale rywal wystawił nogę i wybił piłkę poza linię boczną. Wojtkowiak już przywołał sobie tutaj Smajdora, żeby podbiegł do niego bliżej, żeby pomógł tutaj w tym rozegraniu. Ale Lechici próbują drugą stroną boiska. Eryk Kryk. Szeroko zagrał teraz piłkę. Nie no, doszedł tak, Niedokładnie dosyć to zagranie Eryka na lewą stronę. Aleksandr Jacenko tam nie miał szans dojść do tej piłki. Już 12 minut do końca podstawowego czasu gry. Zobaczymy, czy któraś z drużyn zdecyduje się na taki ostatni zryw w tych 10 minutach, które będą kończyły to spotkanie. Teraz wycofają do Miłosza, tak? Miłosz będzie pod presją. Dobrze, że zagrał tutaj bez przyjęcia, bo przyjęcie piłki mogło być zgubne. No ale proszę, Lech walczy, tyle że tam znów ten wysoki Kostkowski, ale świetnie Skrzypczak teraz. No i jeszcze raz ten rosły stoper Stali, dobrze ustawiony i dobrze przecina tor lotu piłki. Stal. Lewa strona boiska, Głowacki.
na lewą stronę do Michalika. Michalik do Marcela Kotwicy. No i już teraz z lewej strony boiska znów Michalik. Drybluje, zbiega do środka boiska, dośrodkowanie. Ale odprowadzona piłka przez Lechitów. Bardzo dobry to był pomysł, jeżeli ktoś by idealnie nabiegał. Ale niestety zawodnicy, koledzy z drużyny trochę wbiegli wcześniej. Widzimy, że jest Jakub Moder na meczu. Jest też Dariusz Dudka, jest kierownik pierwszego zespołu Mariusz Skrzypczak, który obserwuje syna biegającego na boisku. Kubie Moderowi oczywiście gratulujemy kolejnego gola w Ekstraklasie. No, ostatnie tygodnie pokazują, że taktyka Lecha Poznań niedługo będzie musiała tak wyglądać, że cała drużyna będzie pracowała tylko na wypracowanie pozycji do strzału dla Kuby Modera. I Kotwica tymczasem do Szeligi. Szeliga, lewa strona boiska. Poczekał. Doświadczenie tego piłkarza. Świetnie. Lechici teraz wybili z własnego pola karnego. Sobol. Brawo. Bardzo ładnie. Aż tutaj szybciej teraz Kuba mógł zagrać tę piłkę. Fauluje. Nie wiem, czy kartki nie ujrzy za to trzymanie za koszulkę przeciwnika. Kotwica do Rejmana. Rejman już na połowie Lecha. Przeciął znów tę piłkę Eryk Kryk. Czujny jest właśnie przy takich zagraniach. Eryk doskakuje. Ambitny zawodnik. No i proszę, zmusił rywala do popełnienia błędu. Do wysłania właściwie piłki do żadnego z adresatów. Do nikogo. Wojtkowiak. Smajdor. Rzuci do Karbownika. Rzucił właśnie piłkę. Kuba rozpędzi się. Rywal jednak wślizgiem. Dobrze, Radosław no, Sylwestrzak. Zostajemy w dobrej strefie boiska. Będzie rzut z autu dla Lechitów. Tam Karol Smajdor już wyrzucił rękawiczki, a więc chyba będzie szykował się do dalekiego wrzutu, żeby mu się ta piłka nie wyślizgnęła. A jednak wrzut nie aż tak daleki do Huberta Sobol Sobola. Chyba ma powalczyć o stały fragment gry, chociaż rzut rożny. Nie, jednak teraz już odegrał do Smajdora. Smajdor wzdłuż linii końcowej boiska, przedziera się. No, skończyło się na trzecim rywalu. Kryk. Szeroko można teraz zagrać, szybciej. No właśnie, do Smajdora. I teraz już w polu karnym jest trójka Lechitów. No to teraz dobre dośrodkowanie. Wyskakują tam gracze Kolejorza. No Kotwica chyba ręką teraz przyjmował. Tam dosyć mocno rozstawił ręce właśnie zawodnik Stali Rzeszów. Protestowali gracze Kolejorza. A teraz niedokładne zagranie Niewiadomskiego. Trzeba przerywać tę akcję, bo już Stal może rozpocząć swój kontratak, ale nie rozpoczęła, bo niedokładni byli. Zmiana w drużynie Lecha znów zgłoszona. Zaraz zobaczymy kto. Na razie piłka w grze, więc skupiamy się na tym, co dzieje się na murawie. Smajdor. Za lekko no teraz zagrał. Bardzo optymistycznie Sobola. To tak. Zrobił Karol. A i teraz nie trafił. Grzegorz no Wojtkowiak dostanie żółtą kartkę za faul na Rejmanie bez dwóch zdań. Wiedział, że popełnił błąd, że przepuścił piłkę i że no musi ratować się faulem, bo będzie bardzo groźny kontratak. Dwie zmiany nawet. Paweł Tupaj i jest Artur Marciniak. Podobnie debiutujący w niebiesko-białych barwach Artur Marciniak. Dobrze, to zobaczymy. Szósteczka to jest Artur Marciniak i on za moment melduje Eryka się na boisku Kryga. W miejsce Eryka Kryga, tak, zmieni zasygnalizowane tutaj. To. I 18 usłyszeliśmy, czyli Jakub Karbownik. Czyli na skrzydło tutaj zejdzie. Zmiana skrzydłowych tutaj za Karbownika. A Artur Marciniak, wielkie doświadczenie, 33 lata. Ostatnie sezony, ostatnia dekada właściwie w Warcie Poznań. No ale przypominamy, że to poznaniak, gracz, który w Ekstraklasie debiutował właśnie w barwach Lecha Poznań i w Lechu występował do sezonu 2006-2007. Po 13 latach wraca do Lecha Poznań, wraca jako człowiek, który ma pomóc rezerwom Lecha Poznań, ma pomóc drugoligowej drużynie, ale też także pomagać w wychowaniu młodzieży poznańskiej, tej z Akademii
we wprowadzaniu tych piłkarzy właśnie na wyższy piłkarski poziom, na poziom ekstraklasowy. Aj, szkoda, bo tutaj świetnie Filip Szymczak piłkę sobie zagrał. Gdyby wcześniej nie została akcja przerwana, mógłby kontynuować atak tutaj prawym skrzydłem. Zgadza się. Wojtkowiak teraz zagra szeroko do Dejewskiego. Jest już Artur Marciniak. Pierwszy raz przy piłce właśnie w barwach Lecha Poznań. Po powrocie oczywiście do kolejorza. Ależ teraz może być dobra okazja. Szymczak w polu karnym. Szymczak ucieka. Szkoda, że został w ostatniej chwili zablokowany, bo miałem wrażenie, że już szykował się do takiego płaskiego dogrania do partnera. Będzie zmiana też w drużynie rywali. Artur Pląskowski, właśnie ten najlepszy strzelec drużyny, wejdzie na boisko, ale najpierw jest stały fragment gry. A tutaj widać było, że Filip Szymczak szukał gdzieś dogrania przed bramkę, tak, dla któregoś też nabiegającego kolegu. Już chciał właśnie dogrywać. No to rzut rożny, może po rzucie rożnym coś fajnego dla Lechitów. Piąstkuje bramkarz, naprawi błąd, nie opanował tej piłki, no rzut karny, tak jest, tak. Faulował bramkarz. Oczywiście. Teraz Tomasza Dejewskiego, nie mam najmniejszych wątpliwości, że popełnił błąd tutaj Wiktor Kaczorowski. Wypuścił tę piłkę, proszę bardzo, i tutaj... I faulował Grzegorza Wojtkowiaka. A, Wojtkowiaka, nie Dejewskiego. Faktycznie najpierw widziałem, że Tomek Dejewski jest blisko. No nie ma wątpliwości, nie ma chwycił wątpliwości. Gdzieś tam za nogę zawodnika kolejorza i to jest rzut karny. No tutaj nie może być innej decyzji sędziego. Filip Szymczak, tak? A więc młody, 17-latek, chyba najmłodszy spośród tych, którzy są w tej chwili na boisku, podejdzie do piłki i zobaczymy, czy w 86 minucie da prowadzenie drużynie kolejorza. Wiktor Kaczorowski kontra Filip Szymczak. Kaczorowski też niewiele starszy, to jest 18-latek w bramce Stali Rzeszów. No to Filip, twój moment, twoja chwila. 87 minuta rozpoczęta. Tam kibice Stali Rzeszów próbują przeszkadzać oczywiście gwizdami młodemu Lechicie. Gol! 2-1! Rezerwy Lecha Poznań prowadzą ze Stalą Rzeszów po golu Filipa Szymczaka. Brawo Filip! Młody piłkarz, tak jak mówię, no nie sprawdzam teraz tego dokładnie, ale najmłodszy na boisku. Nie mam co do tego wątpliwości, więc... On daje w tej chwili Lechowi prowadzenie w 87 minucie. Tu jeszcze raz widzimy, będziemy widzieć ten moment. No nie trafia w piłkę absolutnie, w nogi Grzegorza Wojtkowiaka, bramkarz Stali Rzeszów. I za moment rzut karny zupełnie zmylił tutaj przeciwnika Szymczak. Pewny strzał tuż przy słupku. Lech prowadzi w tym meczu 2-1. Kapitalnie. Oby to tak się zakończyło, oby Lech zainkasował na początku rundy wiosennej piłkarskiej drugiej ligi bardzo cenne 3 punkty. Mówiłem o tej sytuacji w tabeli. Mówiłem, że Lech musi spoglądać za plecy, ale przecież do 6 Stali Rzeszów w tym momencie przy prowadzeniu 2-1 traci zaledwie 3 punkty. Gęsto, bardzo gęsto jest w tej tabeli drugiej ligi. No i oby szybko tutaj piłkarze trenera Rafała Ulatowskiego zapewnili sobie utrzymanie w rozgrywkach drugiej ligi. Teraz oby zagrać uważnie w obronie, nie dać sobie wbić jakiejś głupiej bramki w końcówce. Na razie wywalczyli piłkarze Stali stały fragment gry. Skoro Lechici będą w komplecie cofnięci, to Stal oczywiście będzie na takie sytuacje czyhała, bo są bardzo groźni przy tych dośrodkowaniach z rzutów wolnych i rożnych. Teraz właśnie jest dośrodkowanie, piąstkuje Miłosz Mleczko, ale piłka pozostaje w polu karnym. Jeszcze strzał z dystansu, ale na szczęście niecelny. Zupełnie nieudany. To był chyba Patryk Plewka, o ile dobrze widziałem. Lech od autu bramkowego, emocje, 2 minuty do końca. Lech ma limit zmian wykorzystany, bo przecież weszło tych dwóch piłkarzy, czyli Tupaj i Marciniak, więc już tutaj zmianą nie będzie mógł się ratować trener Rafał Ulatowski. Uda się tę piłkę opanować tutaj przed linią boczną? No nie, uciekła Hubertowi Sobolowi, odbiła się w taki sposób od murawy, że już była później nie do opanowania. Ale aktywni są i Szymczak, i Sobol.
Marciniak, no to jest jego doświadczenie, on wie teraz, spokojnie, przeniósł podaniem ciężar gry na połowę przeciwnika. Tupaj, świeży zapas sił, chce zagrać wzdłuż linii bocznej boiska, świetnie tam chciał się zastawić Filip Szymczak, ale jednak doświadczenie przeciwnika, doświadczenie tego Kostkowskiego. No, fizyka też oczywiście tutaj zadziałała. Rejman w środku boiska, faulował go, faulował oczywiście Mateusz Skrzypczak bez dwóch zdań. 90. minuta. Stal od rzutu wolnego. Rejman do Marcela Kotwicy. Pląskowski tymczasem oczywiście po golu dla Lecha Poznań na 2-1 pojawił się na murawie. Nie odnotowaliśmy oczywiście tej zmiany. Plewka. Prawa strona boiska. Teraz już będzie płaskie dośrodkowanie. Wybiją i piłkę Lechici. Brawo. Smajdor. Hubert Sobol. Teraz, ale tam naprzeciwko niego dwóch rywali. Próbują się dowiedzieć natychmiast ludzie ze sztabu szkoleniowego Lecha Poznań, jak długo będziemy jeszcze grali w tych drugich 45 minutach. Za chwilę to arbiter techniczny zasygnalizuje. Za moment dowiemy się, kiedy odwróci tę tablicę w naszą stronę. 4 minuty, tak. Czyli odliczamy. 4 minuty, 240 sekund. Tyle dzieli Lecha Poznań od pierwszego wiosennego zwycięstwa w rozgrywkach drugiej ligi. 21. kolejka rozgrywek. Lech II Poznań, Stal Rzeszów 2-1. Przegrywał Lech, ale potrafił odwrócić losy tej rywalizacji. Dobre drugie 45 minut Kolejorza. Stal miała swoje sytuacje. Miała w pierwszej połowie przede wszystkim sytuacje, które mogły jakby tę rywalizację zamknąć. Bardzo dobrze, że tam Paweł Tupa jeszcze był, bo ta piłka tak trochę na przebitkę poszła i mogła trafić do Pląskowskiego, który... raczej wiedziałby już, co zrobić z tą piłką, jakby do niego Rejman trafiła. Teraz dobrze wybita piłka przez Dejewskiego. Poza pole karne. Zamknięci Lechici teraz no niemal we własnym polu karnym. Tu może się otworzyć fajna szansa na kontratak, bo piłkarze Stali to już zupełnie tutaj tak, podjęli ryzyko. Tylko Sylwestrzak został w okolicy środkowej strefy boiska. Po ewentualnym przejęciu piłki będzie ten kontratak. Ale trochę tak nerwowo zagrał teraz Dejewski. Chociaż no oswobadzający wykop w stronę Sobola. Wyjdzie Sobol z tą piłką, nie wyszedł. Skrzypczak tam musi uważać. Był faul, nie wiadomo, czy nie będzie żółtej kartki, ale gra jest kontynuowana. Uwaga, szansa i piłka obok bramki. Nie mogą uwierzyć teraz zawodnicy Stali dużo Rzeszów. Dużo szczęścia, ponownie dużo szczęścia. Najskuteczniejszy strzelec Artur Pląskowski był w polu karnym. Właśnie, widzimy, siódemeczka, proszę. I na wślizgu chciał skierować tę piłkę do bramki, ale tu już Miłosz Mleczko wiedział, że to będzie obok słupka. Miał wielkie szczęście poznański końcówka bramkarz. Końcówka pierwszej połowy, kiedy jeden z zawodników trafia w Kubę Niewiadomskiego stojącego na linii bramkowej. Teraz drugi raz fura szczęścia, a więc... Z dużą dozą szczęścia faktycznie Lechici. Szczęście podobno jest zawsze przy tych lepszych, a więc tego się trzymajmy. Tej sentencji piłkarskiej się trzymajmy. Skakali teraz Lechici w środku boiska, spokojnie, teraz mamy czas, nie musimy się spieszyć, wyrzut z autu, bo to piłkarze Stali wybili tę piłkę poza linię boczną. Stronę Szymczaka. Dobrze zgrał piłkę głową Szymczak. Teraz jeszcze raz tyłem do bramki. Brawo Filip, to co umiesz robić doskonale. Szkoda, że tam próbował wejść w dribbling, a nie poszukać partnera. Oj, tutaj teraz bardzo nieładne zachowanie. Został Tupaj. I kto wie, czy to się nie skończy tutaj kartonikiem. Szymczak jeszcze ma uwagi do zawodnika Stali Rzeszów. To jest ten z numerem 37, czyli Piotr Głowacki. Powalił faktycznie Tupaja, chociaż tam wcześniej faktycznie Paweł Tupaj też przekroczył przepisy i kto wie, czy nie zasłużył na żółtą kartkę. Natomiast no, zachowanie Piotra Głowackiego, piłkarza Stali Rzeszów, no żółtą kartką się to skończyło ostatecznie. Arbiter uznał, że może też troszkę Paweł Tupaj dołożył od siebie, no ale to popchnięcie było ewidentne, tak? Jest tutaj niesportowe zachowanie ze strony gracza Stali Rzeszów. Nie liczę tych żółtych kartek, nie notowałem tego dokładnie, ale myślę, że koło liczby dwucyfrowej zakręciliśmy się właśnie w tym meczu. No i zobaczymy, to może być takie ostatnie wbicie piłki do przodu przez zawodników Stali Rzeszów. Faulowany Mateusz Faulowany. Skrzypczak, tak, brawo. I teraz na pewno Lechici spokojnie będą rozgrywać ten stały fragment gry. Jeszcze Mateusz Skrzypczak ucierpiał w tym starciu. Powiedział teraz arbiter, że minutę jeszcze gramy techniczny do trenera Małeckiego.
No to dobra, odliczamy 60 sekund w takim razie jeszcze. O, tak, szybka sygnalizacja, wiadomo co się robi w takiej sytuacji, na chorągiewkę gdzieś zagrać, aha, żeby rywal miał ponad 100 metrów do pokonania, jakby grał swoją kolejną akcję. Zostawili właśnie Miłoszowi tę piłkę i teraz Miłosz ma zagrać gdzieś w stronę narożnikowej chorągiewki. No dokładnie, właśnie w taki sposób. Tu gdzie jest trzech Lechitów i nawet jak tu będzie aut dla rywali, a nie ma nawet tego autu, o właśnie, dobrze tam popracowali gracze Kolejorza. Kotwica jednak teraz, wychodzą zawodnicy Stali, spokojnie Wojtkowiak, spokojnie może Miłosza zagrać Wleczki do Miłosza, a Miłosz musi z pierwszej piłki, ach, uciekła mu ta piłka i wyrzut z autu będzie dla Stali. I natychmiast już przesuwają się zawodnicy Stali Rzeszów pod poznańskie pole karne. Głowacki, to będzie chyba, no naprawdę już ostatnia szansa dla Stali Rzeszów w tym meczu na uratowanie punktu we Wronkach. Jeżeli nie, to trzy powędrują na konto Lechitów. Cały czas nie mają możliwości do środkowania. Teraz Sylwestrzak teraz wbił na taką piłkę na aferę. Dobrze, tam nie wiadomo. Lechici poradzą Jacenko sobie za... Tak, koniec, Szymczak, koniec, brawo! Brawo młodzi Lechici, brawo rezerwy Lecha Poznań. 21. kolejka drugiej ligi. Kolejorz lepszy od Stali Rzeszów, od drużyny, która zajmowała przed tą kolejką szóstą pozycję w ligowej tabeli. Lech wygrywa to starcie 2-1. Widzimy radość graczy Kolejorza. Mamy czego gratulować, bo faktycznie dobre drugie 45 minut w wykonaniu piłkarzy trenera Rafała Ulatowskiego. No i schodzą z boiska jako zwycięzcy. Mieli swoje szanse przeciwnicy, mówiliśmy. Szczęście w pewnych momentach było po stronie Lechitów, kiedy piłkarze Stali Rzeszów mieli kapitalne okazje do tego, żeby strzelić gola tutaj we Wronkach, ale efekt końcowy jest taki, że na tablicy pod napisem Lech jest dwójka, pod napisem goście jedynka, więc trzy punkty zostają we Wronkach, trzy punkty zostają z młodymi piłkarzami Lecha Poznań dziś faktycznie, poza Grzegorzem Wojtkowiakiem, poza Tomkiem Dejewskim, poza Arturem Marciniakiem, który pojawił się na boisku. Młodzież Lecha Poznań na boisku okazała się lepsza od Stali Rzeszów i za to dla nich wszystkich wielkie gratulacje. Widzimy jeszcze, dziękują sobie piłkarze jednego i drugiego zespołu na Murawie. A tu już mamy powtórki najlepszych tutaj sytuacji. Tutaj widzimy Koncerza. Rozpoczęło się to naprawdę od niewielkiego błędu, jeżeli chodzi o Koncerza. Jakub Karbownik, najaktywniejszy z Lechitów w pierwszych 45 minutach, mógł strzelić gola na 1-0, ale prowadzenie objęli przeciwnicy. W 11 minucie Krystian Pieczara w swoim debiucie w Stali Rzeszów pakuje piłkę lewą nogą do siatki, jest 1-0. Tutaj Damian Kostkowski, dobra interwencja Miłosza Mleczki. Trzeba powiedzieć, że te pierwsze 45 minut należało do Stali Rzeszów. Tutaj no jeszcze próbował Jakub Karbownik. Trzeba też powiedzieć, że no mogą sobie pluć w brodę goście, bo jednak mieli dużą przewagę w pierwszej połowie, mieli bardzo dobre sytuacje, żeby prowadzić. Tutaj Szeliga na przykład został zablokowany. 45 minut, tak więcej niż 1-0. O, tutaj pokazaliśmy tą efektowną sztuczkę techniczną. Najlepsze sytuacje Bartosza Bartkowiaka. Za chwilę tutaj jeszcze będzie strzał Goncerza, kiedy Miłosz Mleczko bardzo dobrze wybronił przy ten strzał przy słupku. No właśnie i to tu jest jeszcze chyba to mocne wbicie Reymana. A nie, Reymana, to jest Reymana faktycznie, przy którym które kłopoty miał faktycznie Miłosz, ale do końca Miłosza. Miłosz dobrze walczył o tę piłkę. Tutaj Bartkowiak nieudane za pola uderzenie karnego, ten rogalik taki niedokręcony. I no tutaj i to jest ta sytuacja. Mamy sytuację, gdzie tak naprawdę Stal powinna prowadzić tak 2-0 po pierwszej połowie. Damian Michalik w nogi Jakuba Niewiadomskiego, który uchronił Lecha przed stratą drugiego gola. I byłyby zaczynamy problemy idealnie drugą połowę. Tutaj piłka zaplątała się. Skóraś, Szymczak i Hubert Sobol po półtora roku w oficjalnym meczu Lecha Poznań. Znów ten napastnik. 4 minuty po wejściu na boisko. Proszę bardzo, jeszcze raz z ogólnego planu widzimy tę akcję i gol wyrównujący dla Lecha Poznań, ale niespełna 60 sekund później, proszę bardzo, Goncerz przecina tor lotu piłki w polu karnym, słupek ratuje Lecha, znów Stal mogła w tym meczu prowadzić. Tutaj Eryk Kryk, niewiele brakowało, a po błędzie Sylwestrzaka miałby sytuację 1-1 z bramkarzem. Tu z kolei Plewka chciał dograć piłkę do pustej bramki, do Pieczary, chyba powinien rozstrzygać tutaj sam tę akcję.
Teraz jest Filip Szymczak i to jest ta akcja, po której będzie rzut rożny, a po tym rzucie rożnym będzie akcja rozstrzygająca. Widzimy, wypuścił piłkę z rąk bramkarz, popędził za nią, no i jakby... Nawinął już sobie piłkę Grzegorz Wojtkowiak. Miał już poza zasięgiem bramkarz. Tę piłkę. Bramkarz niedoświadczenie tutaj faktycznie wykazał, że w taki sposób właśnie chwycił gdzieś za nogę zawodnika Lecha. Filip Szymczak z rzutu karnego na 2-1, a tutaj już no, rzucili się piłkarze Stali Rzeszów do ataków na poznańską bramkę. I proszę, mieli jeszcze szansę na wyrównanie. Niewiele Pląskowskiemu. Artur Pląskowski wprowadzony zabrakło na boisko i bardzo niewiele brakowało, a strzeliłby gola na 2-2. Ale nie było tego gola. Lech, jak widzimy, odbiera zasłużone gratulacje zawodnicy Kolejorza. Tutaj inkasują 3 punkty, mają w dorobku w tabeli drugiej ligi w tej chwili punktów 27, przesuwają się, bo to jest dopiero początek kolejki, przesuwają się aż na pozycję 9 do Znicza Pruszków, który ma również punktów 27, no ale kolejka dopiero rozpoczęta, będą kolejne mecze drugoligowe, bodajże chyba mecz Garbarni Kraków rozpoczął się o podobnej porze jak mecz we Wronkach, tak, Garbarni z Legionową godzinę później o 13, pozostałe mecze rozgrywane będą w innych terminach, a zatem na razie cieszymy się ze zwycięstwa Lechitów nad Stalą Rzeszów 2-1 i zapraszamy na transmisję za 2 tygodnie. Za tydzień Lech wyjeżdża do Legionowa pod Warszawę na mecz z Legionowią, natomiast za 2 tygodnie w sobotę 14 marca przed meczem Lecha Poznań z Legią Warszawa zapraszamy na transmisję meczu rezerw Kolejorza z Garbarnią Kraków. A dziś z Wronek to już wszystko. Bardzo dziękuję w imieniu całej ekipy realizującej transmisję pod dowództwem Macieja Springera. No i dziękuję Państwu także ci, którzy komentowali boiskowe wydarzenia, czyli Mateusz Jarmusz i Maciej Henszel. Bardzo dziękujemy. Zapraszamy do Lech TV.